Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Witam w przystanku Historia imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. I dzisiaj mam przyjemność gościć, przyjechał specjalnie dla Państwa pan Marcin Giełzak, dziennikarz, autor m.in. takich książek jak Antykomunizm Lewicy, Niepodległość i Socjalizm, czy najnowszej z 2023 roku Wieczna Lewica. Współautor wraz z Jakubem Dymkiem podcastu Dwie Lewe Ręce, które Państwu są pewnie dobrze znane. No i cieszę się, że Pan jest, bo uważam za Józefem Mackiewiczem, że dyskusję należy i pola dyskusji rozszerzać, a nie zawężać, a tego mi brakuje, uczciwej dyskusji różnych środowisk na wszystkie możliwe tematy. I, no i witam w gościnnych progach Instytutu Pamięci Narodowej. Nie miał Pan oporów, żeby przyjechać do Instytutu Pamięci Narodowej? Nie miałem żadnych oporów i dziękuję bardzo za zaproszenie, przejaw śmiałości z Pańskiej strony. Wierzę w dialektykę, tezę, antytezę i syntezę, wierzę w dyskusję i w kulturę dyskusji i wierzę w to, że mogę się czegoś nauczyć wyłącznie od ludzi, którzy myślą inaczej. Jaki jest sens rozmawiać z ludźmi, którzy myślą dokładnie tak samo i zgadzać się ze sobą? Podziwiam te kraje, gdzie jest kultura debaty, gdzie są te wszystkie towarzystwa, gdzie się debatuje, gdzie parlament naprawdę debatuje, a nie czyta się z kartki, czy wygłasza przekaz dnia. No ale żeby mieć to, co mają, powiedzmy, Brytyjczycy w Izbie Gmin i Izbie Lordów, to trzeba gdzieś zacząć. Oto my może zacznijmy od tego, że chociaż człowiek z człowiekiem się zejdą i chwilę porozmawiają i być może znajdą nie tylko rozbieżności, ale i punkty wspólne. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Jeszcze tylko Państwa chcę zachęcić do przejrzenia, najlepiej przeczytania wybranych tekstów bądź w całości. Dwie książki przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku. Antykomunizm socjalistów. To jest zbiór tekstów pod redakcją Karola Sacewicza i Przeciw socjalistom. Te teksty z tego zbioru być może też będziemy w naszej rozmowie się do nich na różne sposoby odwoływali. Cieszę się, że pan Marcin też książki promował. Panie Marcinie, bo tak, głównie z panem Jakubem rozmawiają panowie o sprawach bieżących, komentujecie bieżące wydarzenia z perspektywy czy wam bliskiej, czy wchodząc w dyskusję z waszymi rozmówcami na podcaście Dwie Lewe Ręce. Zachęcam Państwa do oglądania, bardzo ciekawy podcast. Z przyjemnością się ogląda, szczególnie ostatniej rozmowy ze Szczepanem Twardochem. Gratuluję, bo to jest dyskusja, czy rozmowa, która daje dużo do myślenia. Ale nie tylko oczywiście ta. Mówię o tych z najnowszych. Ale są takie sprawy zawsze podstawowe, bo o tej lewicy na różne sposoby się spostrzega. Oczywiście taka pierwsza myśl od razu ucieka w kierunku działalności politycznej, czyli obecnej lewicy, która jest złożeniem Wiosny, dawnego SLD, Partii Razem, Adriana Zandberga. Od razu myślimy o jakichś konkretnych działaczach politycznych. No i w Polsce jesteśmy obciążeni, rzecz jasna, oczywiście komunizmem, chociaż trudno to nazwać komunizmem, to co się działo może te pierwsze lata 44 do 54-55, to była rzeczywiście krwawa budowa komunizmu, no a potem to był jakiś taki rodzaj koniunkturalizmu, który był ochrzczony lewicową ideologią, ale tylko na tyle, na ile to było potrzebne władzy komunistycznej, żeby się legalizować wobec Moskwy, głównego sojusznika, i wobec obywateli i też części aparatu oczywiście Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale jest taka książka, która moim zdaniem doskonale pokazuje rodzenie się w Polsce. Mówię o polskiej literaturze, rodzenie się tego, co nazywamy, czy nazywaliśmy proletariatem. Bo to jest taki proces, o którym się zapomina, że robotnik nie urodził się w mieście. Ten robotnik do tego miasta przybył. My te procesy oczywiście przechodziliśmy później niż na Zachodzie, bo to jest na Zachodzie głównie XIX wiek. Końcówka może też XIX. No, w Polsce to jest przełom rzeczywiście XIX-XX wieku. Mamy wspaniałą książkę, wspaniały też film. Mój ulubiony film Andrzeja Wajdy, czyli Ziemię Obiecaną. Książkę Reymonta Władysława o tym samym tytule. No właśnie, skąd się wzięli robotnicy i kiedy oni stali się tym przedmiotem, czy podmiotem raczej ruchu lewicowego?
Jak to się wszystko zaczęło? Od razu poczynię drobną uwagę metodologiczną. Ja będę mówił komunizm, bo oprócz tego, że studiowałem historię, też studiowałem zarządzanie, zajmowałem się cybernetyką i przywiązałem się do jednej z głównych zasad cybernetycznych. System nie jest swoją nazwą, system jest efektami, które produkuje. Innego komunizmu nikt nigdy nie pokazał, aniżeli tego, który istniał w Związku Sowieckim, w jego państwach satelickich, czy państwach takich jak Kuba, Chiny, Korea Północna. Każdy z tych komunizmów był też różny, no bo i zawsze recepcja odbywa się na warunkach recypującego, a nie na warunkach tego, który do tej recepcji zachęca. Każdy grunt wydawał inny komunizm. No, Edward Gierek i Pol Pot to nie są zjawiska symetryczne, mimo że obydwu ich nazwalibyśmy komunistami. Pełna zgoda, że w Polsce po 56 roku zaczyna się polska droga od komunizmu i nową ideologią panującą staje się to, co ja nazywam oportunizm, leninizm. Natomiast taki po prostu polski komunizm był. Angielski liberalizm, francuski liberalizm, włoski liberalizm, kompletnie różne liberalizmy, ale jednak takie określamy. Natomiast już odpowiadając na pana pytanie. W nim oczywiście znajduje się, tak czytam na krawędzi zdania, teza, że lewica jest tożsama z ruchem robotniczym. Czy socjalizm jest tożsamy z ruchem robotniczym? To oczywiście należałoby już na wstępie zrelatywizować. Istniały różne lewice, zanim w ogóle pojęcie proletariatu się na dobre zagościło w językach europejskich. No, dość powiedzieć, że samo pojęcie lewicy przecież wywodzi się w takim najpopularniejszym ujęciu z rewolucji francuskiej, gdzie jeszcze sprawa robotnicza nie stanęła na agendzie dnia. Wywodzić się miało z tego, że ci, co siedzieli po lewej stronie Zgromadzenia Narodowego, to byli lewica, ci po drugiej to byli prawica. Jedni mówili, że no, rewolucja już osiągnęła swoje cele, a drudzy mówili, nie, dopiero się rozkręcamy. No ale jak się cofniemy 100 lat wstecz do rewolucji, która moim zdaniem jest matką tych wszystkich tak zwanych rewolucji atlantyckich, do rewolucji angielskiej, tam też jest prawica i lewica. Wśród okrągłogołowych, levelerów, digerów i tak dalej znajdujemy lewicowe frakcje. A jak się cofniemy jeszcze 100 lat wcześniej do wojny chłopskiej w Niemczech i przeczytamy 12 postulatów ludu szwabskiego i zobaczymy, jak wyglądała ta tak zwana rewolucja wiecznych ludzi, to tam też już znajdujemy stwierdzenia, że ład feudalny jest moralnie nie do obrony, bo Chrystus przelewał krew za wszystkich, zatem wszyscy ludzie są równi, bo mają taką samą duszę i dlaczego na przykład chłop ma płacić ekstraordynaryjne podatki, a szlachta ma być z podatków zwolniony. Natomiast prawdą jest, że ruch robotniczy nadał na długi czas lewicy kształt i że był dla jej rozwoju ogromnie ważny. Był dla jej rozwoju ogromnie ważny dlatego, że bardzo wielu ludzi doszło w pewnym momencie do wniosku, że musi zaistnieć polityczna reprezentacja robotników. Nie od razu tak uważano. W Anglii to, co z czasem stanie się ruchem robotniczym, było przybudówką do partii liberalnej. No i wychodzono po prostu z założenia, że partia liberalna, która wtedy była uznawana za lewicę, musi po prostu w swoim programie również i uwzględnić reprezentację robotniczą i programy i potrzeby robotników. We Francji mówiono by ogólnie, że mamy republikanów, którzy chcą obalenia monarchii, wprowadzenia republiki. Nawet w tej szerokiej frakcji republikańskiej musi być też miejsce na to, żeby przedstawiać postulaty robotnicze. No, tylko dość szybko się ukazało, że u boku liberałów można mieć związek zawodowy, można mieć kółko dyskusyjne, można mieć gazetę, no, nie można mieć władzy. Trzeba mieć własne partie, własne przedstawicielstwo i tak zaczęły powstawać partie robotnicze. A tą sytuację po prostu wytworzyła demografia. No, demografia to przeznaczenie. W sytuacji, w której nowoczesna gospodarka potrzebowała ludzi, którzy będą w stanie obsłużyć jej potrzeby, będą w stanie pracować przy maszynach i potrzebowała sprowadzić tych ludzi ze wsi do miasta, no to znaleźliśmy się w sytuacji, w której nagle setki tysięcy, później miliony ludzi stało się takimi wykorzenionymi. Jedni by powiedzieli z gruntu ojczystego i z ojcowizny, inni by powiedzieli z idiotyzmu życia wiejskiego, no ale stali się takimi ludźmi wykorzenionymi, rzuconymi na miejski bruk, którzy musieli na nowo swoją tożsamość w nowych warunkach stworzyć. No i ta nowa tożsamość wytworzyła nową kulturę robotniczą.
a ona wołała także o reprezentację polityczną. Jeżeli przeniesiemy to teraz na polski grunt, no to też zauważymy, że polska nowoczesność zaczyna się w punkcie, w którym nasze ruchy, jeszcze wtedy je należałoby nazwać radykalne, jeszcze za wcześnie, żeby mówić na przykład w Polsce o socjalistach, o lewicy, tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku, po upadku Powstania Styczniowego, to my mówimy o ruchach radykalnych, które siebie po prostu zdefiniują jako niekonserwatywne. I tam się miesza wszystko ze wszystkim. Socjaliści z narodowcami, Piłsudski z Dmowskim. Kto dzisiaj pamięta, że Roman Dmowski pisywał do Przeglądu Socjalistycznego i miał być na zjeździe paryskim, w wyniku którego założono Polską Partię Socjalistyczną. Nie pojechał tylko dlatego, że się redakcja Pobudki, czyli pisma oficjalnego gminy narodowo-socjalistycznej, pokłóciła z redakcją Przeglądu Socjalistycznego i Przegląd Socjalistyczny powiedział, a to my w takim razie nie wysyłamy przedstawiciela. I powiedziano Dmowskiemu, że nie jedzie. I to... Mało tego, on chyba bardziej często odwoływał się do robotników i rzemieślników na pewnym etapie swojej działalności niż środowisko związane z Piłsudskim, które jednak wywodziło się z inteligencji, także inteligencji szlacheckiej. To jest taka historia, o której się u nas zapomina. Słuszna uwaga. A bo to też był, że tak powiem, to też była cecha charakterystyczna polskiej tej wczesnej lewicy, nie tylko PPS-u. Tak? To znaczy, jak będziemy znowu cofać się wstecz i zobaczymy, że polska lewica niepodległościowa to jest tak naprawdę taka sukcesja pokoleń. To się zaczyna w XVIII wieku. Z Kuźnicą Kołłątajowską, z Jakobinami polskimi, z insurekcją kościuszkowską. I później mamy tradycję wielkiej emigracji. Mamy Towarzystwo Demokratyczne Polskie, w którego centralizacji była sama szlachta, jakiś baron, jakiś hrabia. Natomiast ludzie ci twierdzili, że mówią w imieniu ludu polskiego. I wyrzekali na szlachtę, na warstwy posiadające i chcieli robić rewolucję, prawda? Stanisław Worcel, który sam był hrabią, był tam najbardziej radykalny. Były gromady ludu polskiego, również złożone głównie ze szlachty. Później mamy Stronnictwo Czerwonych w trakcie Powstania Styczniowego, które cechował zarówno radykalizm niepodległościowy, którzy twierdzili, że trzeba z bronią w ręku walczyć o niepodległość, ale często, nie wszystkich czerwonych, ale wielu spośród nich, także radykalizm demokratyczny i społeczny. Józef Oksiński nie wahał się panów, którzy chcieli swoich chłopów szczególnie gnębić i nie chcieli ich zwalniać z pańszczyzny na polecenie rządu narodowego, wieszać i to wieszać publicznie. Później mamy owych radykałów, o których już wspomniałem, którzy są tak naprawdę takim punktem spotkania zdeklasowanej szlachty, szlachty wysadzonej z siodła i rzuconej na miejski bruk, i oni stanowią większość tego ruchu, z ludźmi pochodzenia plebejskiego, mieszczańskiego, chłopskiego, którzy z kolei awansem są wyciągnięci w górę. I oni się tu spotykają, ale oczywiście inteligencja w większości była uformowana nie z mieszczaństwa typu nie wiem, Seweryn Sterling czy Marcinkowski i tak dalej, tylko była uformowana ze środowisk szlacheckich. Natomiast skądkolwiek by się oni wszyscy nie brali, tu wracam do pana pytania z tych rozlicznych dygresyjnych wycieczek, to widzieli jedną rzecz, widzieli to, co spada z kart książki Reymonta, co widać w filmie Andrzeja Wajdy, że jak syreny fabryczne zaryczą, to tam do tych fabryk idzie armia. Armia dosłownie jak takie równe kolumny napoleońskie maszerująca, i że gdyby tą armię pozyskać dla naszej sprawy, oni by powiedzieli dla wyzwolenia społecznego i narodowego, no to mamy to, co chcieliśmy mieć zawsze. Mamy lud, który swoją masą, który swoją żywotnością, który swoją witalnością będzie w stanie wywalczyć dla nas niepodległość, ale nie niepodległość taką wydrążoną ze znaczenia, byle jaką niepodległość, tylko konkretnie demokratyczną Republikę Polską, w której będzie panować sprawiedliwość społeczna. Do tego ludu trzeba przemówić. No i gdzie jest przełom? Przełom jest w wydarzeniu, o którym nie mówi się w szkole, nawet się nie mówi na studiach historycznych. Wydarzeniu, o którym Andrzej Friszke mówi, że jakby chciał, jakby czuł jakąś irracjonalną niechęć do studenta i chciał go uwalić, to by mu zadał to pytanie o bunt łódzki.
Tymczasem bunt łódzki jest wydarzeniem przełomowym. 1892 rok. Polscy robotnicy pierwszy raz postanawiają na wezwanie międzynarodówki socjalistycznej, tejże międzynarodówki, która powstała gromadząc różne ruchy lewicowe wokół jednego hasła, które łączyło wszystkich. Hasła poparcia niepodległości Polski. O czym się często zapomina. Ale hasłem wywoławczym dla międzynarodówki było hasło ogólnoeuropejskiego wsparcia dla niepodległości Polski. Otóż wezwano do świętowania Święta Pracy 1 maja i mamy obchody 1 maja połączone z demonstracjami, a jak z demonstracjami w zniewolonej Polsce przez Rosję carską, no to i z walką z carskimi stójkowymi, z kozactwem i tak dalej, i tak dalej. No i ten polski robotnik żąda dla siebie praw pracowniczych, żąda dla siebie lepszego życia i więcej życia w życiu, ale też podnosi hasła narodowe. Żąda języka polskiego w szkole, żąda swobód narodowych. Ci polscy robotnicy na Placu Wolności w Łodzi wybierają polskiego króla spośród siebie. Kazimierza Wachowicza, który zresztą niedługo potem zostaje przez Rosjan pojmany i tłum krzyczy: króla pojmali. Ten tłum jeszcze nie zna czerwonego sztandaru, jeszcze nie ma tego języka, ale śpiewa Boże coś Polskę, tak? Żeby mieć jakąś pieśń, wokół której się jednoczy. No i jak na to patrzą ci nasi inteligenci, no to Edward Abramowski pisze tekst "Czas już nadszedł". Józef Piłsudski, prawda, w gorączce zrekrutowany przez Stanisława Mendelssohna zaczyna tworzyć struktury tutaj w Polsce. Powstaje PPS w Paryżu, no bo wszyscy mówią, to już jest to. Ci robotnicy się ruszyli, my się musimy teraz do nich przyłączyć. Musimy wnieść tą świadomość w tą masę i razem z tą masą pójść i o wyzwolenie społeczne i narodowe walczyć. No dobrze, i tu się rodzą takie zagadnienia, znaczy one się nie rodzą, one się pojawiają w dyskusjach także natury historycznej, historii idei o lewicy, nie tylko o lewicy, w ogóle o całym sporze, który dzieje się w Europie. To znaczy, czy lewica zawsze musi wyrastać z rewolucji, czyli burzenia pewnego porządku społecznego, który jest? Nie. I to mogę chociażby zacytować Fryderyka Engelsa, gdzie droga legalna istnieje, jest drogą jedyną. Według mnie bardzo mądre słowa. My oczywiście mamy, także i w dziejach polskiej lewicy, taką długą sukcesję bojowników, buntowników. Natomiast ta tradycja byłaby niepełna i narracja na jej temat byłaby nieprawdziwa, gdybyśmy natychmiast nie dokrzyczeli, że to także są budowniczy. I że tu nie chodziło wyłącznie o to, żeby Polskę przywrócić na mapę świata, chodziło też o to, żeby tą Polskę urzeczywistnić. To znaczy, jak się czyta biografię tych naszych wybitnych socjalistów, to tam bardzo często znajdujemy informacje także o tym, że to są ludzie, którzy na przykład zajmowali się tajnym nauczaniem. To wszystko, co opiewał Żeromski, Judymowie i siłaczki. To było arcyważne dla tej tradycji intelektualnej. Tam znajdujemy twórców towarzystw taniego budownictwa mieszkalnego. Hasło w Polsce aktualne do tej pory. Tam znajdujemy założycieli... Część warszawskiego Żoliborza. Tak. No i to później skutkuje już w wolnej Polsce, na przykład WSM-em. Tak? W zarządzie, którego jest bojowiec PPS-u, uczestnik skoku czterech premierów pod Bezdanami, jeden z najdzielniejszych, czyli Tomasz Arciszewski. Niejedna biblioteka publiczna, którą dzisiaj mamy w Polsce, zaczęła się w ten sposób, że oddolnym czynem jeszcze pod zaborami starano się zakładać biblioteki społeczne. Tarnów, znakomitym przykładem, Kasper Ciołkosz, ojciec późniejszego wybitnego działacza PPS-owskiego, historyka, emigracyjnego premiera jako przewodniczącego egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, Adama Ciołkosza, zakłada bibliotekę zrazu społeczną w Tarnowie, która dzisiaj jest biblioteką publiczną imienia Juliusza Słowackiego. Uniwersytet Latający. Z jego tradycji później przecież powstaną, co jest ewenementem na skalę świata, dwa podziemne uniwersytety w okresie okupacji niemieckiej, hitlerowskiej, kiedy to więcej ludzi zda maturę w warunkach podziemnego nauczania niż ostatni rocznik z roku 1939. Tego się nikomu nie udało dokonać na świecie. Dlatego inni mieli ruchy oporu.
mieliśmy państwo podziemne. Poradnik dla samouków, pomnikowe dzieło. My, jak to odnajdujemy u Żeromskiego, kiedy Szymon Gajowiec, a Szymon Gajowiec to jest Ksawery Praus, to jest Piłsudczyk lewicowy. Szymon Gajowiec Cezaremu Baryce pokazuje 3 portrety i mówi, to są ci, z których my się wzięliśmy, tak? To są ci, którzy przeszli niezauważeni, w tłumie się rozpuścili, ale nimi się wykarmiło całe pokolenie i ono żyje do tej pory tym, co ci ludzie po sobie zostawili. Na co zostawili? No właśnie zostawili naukę, refleksję społeczną, polityczną na światowym poziomie, pochowaną po jakichś niszowych pisemkach robionych własnym sumptem, po jakichś tajnych kompletach, po jakichś półjawnych seminariach, no bo w Polsce co można było robić? Na Cesarskim Uniwersytecie w Warszawie, gdzie nawet literaturę polską wykładało się po rosyjsku, a kto by dopiero myślał o tym, żeby historię Polski wykładać, prawda? No to jest cała ogromna tradycja budowania, a nie tylko obalania, niszczenia. I to była cała wielka tradycja polityki na tak, a nie polityki na nie, a dopiero jesteśmy na poziomie Polski. A co dopiero jak spojrzymy na kraje, które mogły się normalnie rozwijać i na ruchy lewicowe, które mogły działać nie w warunkach obcego państwa, które dopiero trzeba wygnać. Spójrzmy na Anglię. Przecież angielski ruch robotniczy dość szybko staje się, jak to powiedział jego pierwszy historyczny, zdaniem wielu najwybitniejszy przywódca, czyli Keir Hardie, platformą na tyle szeroką, aby stanąć na niej mogli wszyscy ludzie. On dość szybko zatraca w ogóle charakter stricte klasowy, gdzie właściwie od razu jest oczywistym, że trzeba iść do parlamentu, że trzeba wygrywać wybory. No jeśli są powszechne wybory, jeden człowiek, jeden głos, to my musimy po prostu zmobilizować warstwy ludowe, które stanowią większość, no i będziemy te wybory wygrywać. Gdzie kolosalne znaczenie dla rozwoju angielskiego socjalizmu ma socjalizm chrześcijański. Nawet powiedział, że zasadniczy. Hardie mówił, że kaznodziejstwo, które spotykamy w kościołach i zborach, to jest mówić. A socjalizm to jest to samo, tylko trzeba dodać mówić i działać. Powszechne było powiedzenie o Partii Pracy, że więcej zawdzięcza Mateuszowi i Markowi niż Marksowi i Engelsowi, bo tam jak kiedyś zrobiono ankietę wśród pierwszej reprezentacji socjalistów w brytyjskim parlamencie, jakie są ich fundacyjne lektury, co czytają. Marksa nie wymienił nikt, ani jeden. Wygrała Biblia, a drugi był Dickens. Tak, to doskonale pokazywało, w świecie jakich pojęć ci ludzie się obracali. Michael Foot, wybitny przywódca Partii Pracy z lat 70., 80., miał bibliotekę, w której jeden pokój był wyodrębniony na najróżniejsze wydania i komentarze Biblii, a drugi pokój był wyodrębniony na teksty poświęcone rewolucji francuskiej. Tak, no w tych dwóch pokojach było wszystko właściwie, co tam trzeba wiedzieć na temat angielskiej lewicy. No jeszcze na temat rewolucji angielskiej coś należałoby dorzucić. Więc to pokazuje, jak niezwykle i złożonym, i wielowątkowym, i nieoczywistym zjawiskiem była lewica. I że z całą pewnością była to też lewica, gdzie trzeba było budować. I dam ostatni przykład zaczerpnięty z historii. Może być dla naszych słuchaczy kompletnie zaskoczony i kontrintuicyjny. Pamiętam, jak był spór w Łodzi, w moim rodzinnym mieście, o to, żeby zlikwidować Plac Komuny Paryskiej, żeby go zdekomunizować. Wnioskodawcy w Radzie Miejskiej mówią, no komuna. Tak się określa przecież potocznie ustrój panujący w Polsce w latach 45-89, prawda? Komuna po francusku znaczy gmina. I tak też w Polsce początkowo mówiono, gmina paryska. Nie? Później mówiono komuna miasta Paryża. Komuna paryska to jest określenie, które dopiero w PRL-u się tak na trwałe zadomowiło. Natomiast czym była komuna paryska? Była patriotycznym, w dużej mierze była nacjonalistycznym. Zrywem ludu paryskiego, który mówił, my się nie godzimy na to, że mamy tutaj przegraną wojnę z Niemcami. Jak to? Chcą nam armaty zabrać? Chcą nas rozbrać? My się chcemy bić.
To był lud, który nie wierzył w klęskę. Mówił, my pokonaliśmy dopiero co? Cesarstwo austriackie, cesarstwo rosyjskie i ten konus pruski nas pokonał. To była zdrada, wbito nam nóż w plecy. Bić się trzeba dalej. To była komuna paryska, tak? Nie ustąpimy zdrajcom. To była komuna paryska. Dlatego potem tylu komunardów odnajdujemy u generała Boulangera, wśród antydrejfusardów. Ale dalej komuna paryska stworzyła jaki system? Żaden tam centralizm demokratyczny, czy takie tam bzdury, które później wypisywano w PRL-u. To był system parlamentarno-komitetowy, na poły oparty na ustroju Stanów Zjednoczonych, a na poły oparty na ustroju Szwajcarii. I to nawet w dzienniku oficjalnym komuny jest napisane, że to są takie dwa wzorce, do których my się odwołujemy, oprócz oczywiście pierwszej komuny paryskiej z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej. I komuna paryska była doktrynalnie przeciwna jakimkolwiek nacjonalizacjom. Powiedzieć w Radzie Komuny, że coś trzeba upaństwowić, to się ludzie za głowy łapali. Gdzie? Każdy robotnik musi mieć własny warsztat, każdy chłop musi mieć własną ziemię. Jak chcą się dobrowolnie potem łączyć w jakieś kooperatywy, to zachęcamy, ale upaństwowienie to jest wzór cesarstwa, pod którym my się nie możemy podpisać. Dziennik oficjalny Komuny Paryskiej, który wzmiankowałem, był drukowany w prywatnej drukarni, z którą komuna umowę podpisała. Komuna się nie zgodziła na to, żeby przejąć Bank Francji, bo stwierdziła, przecież tam są prywatne pieniądze, leżą na lokatach, jak to możemy zabrać? Prawda? No więc jak się taką tworzy wizję Komuny Paryskiej, to widać jedno, że to wszystko zostało zakłamane. Zostało zakłamane do tego stopnia, że komuniści się chwalili, Sowieci się chwalili, że u nich żyje ostatni komunard w Związku Sowieckim, wyemigrował do Rosji. Oni nawet kawałek sztandaru Komuny Paryskiej wysłali w kosmos, tak? Że jak kiedyś obca cywilizacja będzie się, co takiego największego w ludzkości było, to sztandar Komuny Paryskiej. Jakiś strzęp dostali z jednego ze sztandarów. Otóż na czym polega żart z ostatnim komunartem? On nigdy nie brał udziału w Komunie Paryskiej. Był to kompletnie przypadkowy człowiek, był to hochsztapler, komunista francuski, który do Rosji wyemigrował i zrobiono z niego ostatniego komunarda, który zmyślił swoją biografię, bo prawdziwy ostatni komunard był członkiem partii radykalnej, partii Georges Clemenceau, czyli partii, która była, jak komuniści byli najdalej na lewo, to potem byli socjaliści, a najdalej na prawo byli tacy socjalliberałowie, czyli radykałowie. I jaki z tego też płynie wniosek? Po co to wszystko było komunistom rosyjskim? To znaczy, tu jakieś pozowanie na komunę, która była w Paryżu, tu jakieś opowiadanie, że nazywanie pancernika imieniem francuskiego rewolucjonisty, tu jakieś tworzenie dziwacznych zlepków typu marksizm, myślnik, leninizm. Pierwszy raz w dziejach filozofii. To nie ma, nie ma platonizm, myślnik, arystotelizm, albo heglizm, myślnik. Po co ta podpórka? No bo jakby leninizm stał na własnych nogach, to by natychmiast upadł pod ciężarem własnych sprzeczności. To był bełkot. Po co te wszystkie odwołania do Zachodu, żeby jakiegoś niemieckiego filozofa wytrzasnąć, jakiegoś francuskiego rewolucjonistę zaanektować? No bo gdyby oni tego wszystkiego nie ukradli, to kim by byli? Eurazjatyckimi terrorystami? Następcami buntów kozackich? Tak? To wszystko trzeba było zmyślić, ukraść. A kim by byli w Polsce? Agenturą rosyjską? No trzeba było kraść. Trzeba było, nie, Waryński to byłby z nami. No. Kościuszko to byłby z nami. Tak? Dajmy na... Pewnie i Kopernik byłby z nami. Też go dajmy na banknoty, zaraz, prawda? O tym złożeniu, sporze przede wszystkim sporze między lewicą tak zwaną niepodległościową, socjalistyczną z komunistami, czy socjaldemokracją i sporami z komunistami. Zaraz do tego przejdziemy. No to jeszcze jest jedno napięcie, jeszcze jest jedno pytanie, panie Marcinie, które się rysuje, zwłaszcza w XIX wieku. Czy lewica mogłaby zaistnieć, mogłaby nabrać takiej siły i rozpędu, gdyby nie kapitaliści, gdyby nie kapitał? I ta opozycja, i to napięcie, które się wytwarza między jedną i drugą grupą. Myślę, że mogłaby zaistnieć, tylko byłaby inna. To znaczy cały szereg haseł, które lewica podnosiła, tak czy inaczej byłby zasadny. Powszechne prawa wyborcze, na przykład. Natomiast prawdą jest, że kształt kapitalizmu XIX-wiecznego, pewien model człowieka, który on promował,
to, co Janusz Korczak nazwałby homo rapax, tak? Człowiek drapieżny, sprawiał, jak to pisał Ignacy Daszyński, że właściwie nie trzeba było żadnej teorii, nie trzeba było żadnych książek. No człowiek szedł ulicą i widział tak rażącą niesprawiedliwość, widział taki ocean ludzkiej krzywdy, że miał uczucie, że coś z tym trzeba zrobić. No i szukał gdzie. Niestety, nawet jeżeli były jakieś odpowiedzi na to ze strony innej niż partie socjalistyczne, na przykład ze strony chrześcijańskich demokratów, to jednak fundamentalnie była to odpowiedź z gatunku, no gdyby bogaci byli wspaniałomyślni, a biedni byli cierpliwi, to w końcu przecież doczekalibyśmy lepszego świata. No ale byli też ci, którzy mówili, nie, prawa się zdobywa w walce. I doskonałym tego przykładem, taka trochę prehistoria ruchu robotniczego, to znaczy walka luddystów. Też kompletnie zakłamana i zafałszowana. Jaki mamy obraz luddyst? No, że to byli ludzie prymitywni, tacy zamknięci w swojej biologii, którzy po prostu rozumieli tyle, że te maszyny to jakieś takie straszne, diabelskie urządzenie i trzeba je niszczyć, no bo nam pracę zabierają. Nie tak to wyglądało. Bunt luddystów wyglądał w ten sposób, że to była po pierwsze elita wśród robotników. To byli robotnicy wykwalifikowani, którzy tworzyli już przetworzony materiał w postaci tkaniny i którzy no, musieli jednak jakieś wykształcenie odebrać, żeby w ogóle być w stanie tak pracować. To byli ludzie, którzy często już umieli czytać i pisać, którzy umieli przeczytać pamflet, którzy coś tam słyszeli na temat tego, co się działo w Ameryce, co się działo we Francji z tamtejszymi zrywami rewolucyjnymi. I to byli robotnicy, którzy powiedzieli zaraz, przecież jeżeli te maszyny tworzą tkaninę dużo gorszej jakości niż tą, którą my robimy, ale szybciej, no to trochę jak zły pieniądz wypiera dobry, tak zła tkanina będzie wypierała dobrą. To nas pozbawia pracy, nas pozbawia godności naszego zawodu i to, tu się odwołuje nawet do takiej konserwatywnej refleksji z ich strony, to sprawia, że mnóstwo młodych mężczyzn zostaje wyrzuconych z pracy, a do pracy przy maszynach zostają zatrudnione ich żony, a bardzo często ich dzieci. To jest przewrócenie pewnego porządku społecznego, gdzie mężczyzna zarabia na utrzymanie rodziny. To widać w Łodzi do dzisiaj. Tak, prawda? Mężczyzna ma siedzieć w domu i patrzeć w sufit, kiedy jego dziecko zarabia. A jakie jeszcze zalety ma dziecko? Można było mu płacić dużo mniej? Zbuntuje się? Stanowi jakieś zagrożenie, tak, na tle umieśnionego robotnika? To samo z kobietami. No, kolejna sprawa. Blokada kontynentalna, napoleońska. Prawda? No my to znamy z powieści typu Duma i uprzedzenie, gdzie angielska arystokracja i szlachta dworkowa się świetnie bawi, a o tym, że jest jakaś wojna, to wiemy, bo od czasu do czasu przystojni mężczyźni w czerwonych mundurach się pojawiają. No tylko w środowiskach ludowych panuje głód i ludzie się buntują. I co robią luddyści? Oni biorą te maszyny jako zakładników. I mówią, zniszczymy je, jeżeli nie uwzględnicie naszych postulatów. Ci fabrykanci, którzy uwzględniali ich postulaty, nie mieli niszczonych maszyn. Mało tego, były grupy robotników, takie na wpół zmilitaryzowane, które chroniły maszyny tych, którzy przyjmowali ich postulaty płacowe czy związane z zatrudnieniem. Zresztą najbardziej elokwentnym obrońcą luddystów, który powiedział to wszystko dużo lepiej niż ja mówiłem, był Lord Byron, który w Izbie Gmin sprawy luddyzmu bronił. I na dalszą metę oczywiście okazało się, że luddyści mają rację. Postęp technologiczny musi iść ręka w rękę z postępem społecznym. Tej lekcji przez dekady nie chciano odrobić, więc musiała się pojawić ostra opozycja względem kapitalizmu. Opozycja, która ostatecznie, znowu takim procesem dialektycznym, no, gdzie zderzają się dwa przeciwieństwa i rodzi się z tego coś trzeciego, tak po heglowsku, doprowadziła nie do tego, że powstał podział na kapitalizm jako pewną taką zamkniętą propozycję i socjalizm jako całościową alternatywę względem niego. Nie tak realnie działają, na zachodzie Europy działały partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne. One mianowicie poszły śladem LaSalle'a, Bernsteina i one uznały, że socjalizm to jest tak naprawdę taka kontrkultura w ramach kapitalizmu. Że on zmienia kapitalizm, on go współkształtuje. On jest jednym z czynników, które nadają mu jego charakter i wymuszają na nim ustępstwa. I że ten kapitalizm, z którym zachodnia Europa ostatecznie wylądowała, z prawami pracowniczymi, z
traktowaniem jako oczywistość, że mamy tutaj do czynienia z pewną umową społeczną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, z państwem jako arbitrem. Kapitalizm, w którym generalnie da się żyć i da się żyć nawet dobrze, to jest efekt tego długiego procesu dziejowego. A ta rozbieżność istniała już od zarania. 1875 rok, powstaje program gotajski niemieckiej socjaldemokracji, który Karol Marx objechał od góry do dołu i w którym Karol Marx mówi, no jak, no przecież no wy na przykład mówicie, że państwo ma zostać. Nie może zostać państwo. Państwo jest narzędziem opresji. A oni mówią, nie, państwo, w którym my rządzimy, nie jest narzędziem opresji. Możemy przegłosować w parlamencie, co trzeba, tak? Czy na przykład zachowujecie przywiązanie do narodu niemieckiego? No nie, no powinniście rozumieć, że tu kategorie klasowe są ważniejsze. No tylko robotnik nie chce, no. To czuje w kościach, on to ma we krwi, on się czuje Niemcem. Nie możemy mu tego zabrać. I krok po kroku, punkt po punkcie okazuje się, że LaSalle miał rację. Bo to, co LaSalle robił, po prostu działa, sprawdza się, a Marx tworzył wizję czegoś, czego nikt nigdy nie urzeczywistnił, chociażby dlatego, że ta wizja zawsze była mętna. Ona nigdy się nie dała skonkretyzować, ona nigdy nie dała podstaw do powiedzenia, no ale to co robić? Aż w końcu przyszedł ćwierć inteligent, który to wziął, narympał, napisał dzieło Co działać, no i już co robić, wziął od rosyjskich narodników. No i tak z tej mieszaniny niemieckiej filozofii budującej zamki w powietrzu z tym, powiedziałbym, bizantyjsko-tatarskim rosyjskim dziedzictwem, z tego się zrodził bolszewizm. A na Zachodzie, w Niemczech, we Francji, po co im to było? No dobrze, to jeszcze będzie jedno napięcie i jeszcze dwie kwestie. A lewica, praca, stosunek do pracy dla kapitalisty, czy w systemie takim kapitalistycznym, no praca to jest coś, co daje produkt, który możemy obłożyć marżą, wyeksportować, sprzedać, on jest z reguły droższy od tego, ile kosztuje wytworzenie go, znaczy musi tak być, żeby się opłacało to robić. Jak lewica postrzega pracę? Czym jest praca? No oczywiście różne są lewice, więc znajdziemy i takich, którzy uważają, że praca jest przekleństwem, które sprowadzono na człowieka. Tak, bo to napięcie na przykład i w ogóle czym jest praca w szerszej perspektywie, nie takiej kapitalistyczno-prawicowej, posługujemy się trochę też pojęciami, które dzisiaj mają zupełnie inne znaczenie, ale był w stanie ująć w sposób bardzo twórczy, ciekawy, chyba jedyny, chociażby już błogosławiony ksiądz kardynał prymas Wyszyński, jeszcze jako biskup w duchu pracy ludzkiej, bo to jest książka, która przekracza perspektywę ówczesnych czasów w rozumieniu pracy, ale to zostawiam na uboczu, bo to jest dyskusja w ogóle, to jest na długą dyskusję, rozmowa, mam nadzieję, że kiedyś by się tak, udało. Natomiast jedną rzecz a propos tego dopowiem. Otóż zarówno w pismach Stefana kardynała Wyszyńskiego, jak i Karola Wojtyły i późniejszego Jana Pawła II, znajdujemy rozważania na temat alienacji. Znaczy ten punkt z marksizmu zinternalizowali, że praca, która oddziela owoc pracy od rąk, które je wytworzyły i która zamienia człowieka w narzędzie wytwórstwa, jest rzeczą, na którą zgodzić się nie można. Jak pracodawca przyjmuje do pracy pracownika, to nie przyjmuje do pracy rąk, przyjmuje człowieka, całego człowieka. I tutaj też odbywały się ciekawe, że jak powiem, spotkania. Oczywiście, i dialog, cześć, dialog wzajemny. Antykomunistów, dlatego nie może przyjąć dzisiaj. Dialog wzajemny i dam tego jeszcze jeden ciekawy przykład. Jak prawdziwy marksista, czy jak, przynajmniej prawdziwie marksizm rozumiejący, czyli profesor Marek Siemek miał wykłady na KUL-u i zaczął mówić na temat nie Karola Marksa, rosyjskiego polityka, tylko na temat Karla Marksa, niemieckiego filozofa, umieszczonego, zakotwiczonego w świecie niemieckiej filozofii. I zaczął rzucać cytatami i zaczął przedstawiać cały kontekst. Zaczął mówić, że ten materializm, o którym ja tu mówię, ta materia, o której mówię, to pamiętajmy, to jest...
ona jest produktem społeczeństwa i to społeczeństwo wynosi w nią celowość, świadomość, kulturę, to podobno później ci profesorowie KUL-u, w tym także duchowni, prowadzili spór, czy Marek Siemek jest marksistą, czy nie jest marksistą, bo on w ogóle nie brzmi jak marksista. Nie brzmi jak marksista, bo mówi Marksem. Tak? Więc to też tak zostawiam pod rozwagę, bo jak się do dzisiaj czyta takiego prawdziwego marksistę, nie wiem, Fredericka Jamesona, tak, albo szkołę frankfurcką, to to jest filozofia. No, jak się czyta Susłowa, to to jest bełkot. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, główny nurt lewicy europejskiej, socjaldemokracji europejskiej, nie bez powodu bardzo często nazywał swoje partiami pracy. Tak jest w Anglii, tak jest w Irlandii, tak jest w Izraelu i w całym szeregu krajów. I bardzo często pojawiała się też, u nas była Unia Pracy oczywiście, i bardzo często pojawiała się też taka fraza, że lewica jest partią ludzi pracy, już nie robotników, dlatego bo odchodzono od formuły partii klasowej, ale wszystkich ludzi pracy. No i praca była też w ten sposób uwznieślona. Tak? Praca nie była rozumiana jako bezmyślna czynność, którą człowiek musi robić, żeby na życie zarobić, tylko praca była tym, co nadaje człowiekowi godność, nadaje jego życiu sens, daje mu poczucie, że zarabia na swój byt, w związku z powyższym ma jakieś prawa, na które sobie zasłużył i także, że praca jest tym, co nam po prostu pozwala zmieniać świat, kształtować rzeczywistość. Tak, znaczy poprzez pracę świat ludzki, świat ludzkimi rękami stworzony się tworzy. I że właśnie dlatego taką zbrodnią społeczną jest na przykład bezrobocie. Kiedy człowiek traci pracę, traci godność, traci poczucie sensu i celu. Nie wie, po co jest, nie wie, komu jest potrzebny. Tak? Produkowanie ludzi zbędnych nie jest decyzją ekonomiczną. Jest decyzją polityczną, społeczną, moralną i etyczną. Stąd to skrajne przywiązanie do pracy jako do wielkiej wartości i do solidarności świata pracy. Tak? To, co zawsze było na sztandarach związkowych. W każdym kraju krzywda jednego jest krzywdą wszystkich. Solidarność naszą bronią i tak dalej. To wszystko właśnie brało się z tego poczucia, że świat pracy bierze udział w czymś wielkim, bierze w tym udział razem, musi trzymać się razem. A w tej antagonistycznej z kolei relacji, no nie może pozwolić do bycia rozbitym. Jeżeli zostanie rozbity, zostanie podzielony, no to jako jednostki oczywiście nie znaczą nic. Jako kolektyw mogą zatrzymać fabryk, mogą zatrzymać całe państwo. Stąd między innymi ten mit polityczny, który później stworzył Sorel, strajku generalnego, tak? Że strajkiem można by właściwie zrobić rewolucję. To nie było do urzeczywistnienia w społeczeństwie kapitalistycznym, ale paradoksalnie było do urzeczywistnienia w realiach komunizmu, gdzie był jeden pracodawca. Jak się okazało, tak. No to jest ta kwestia, która już została przez pana poruszona. Parę dni temu, bo rozmawiamy w połowie miesiąca, obchodziliśmy Święto Niepodległości 11 listopada. Zresztą tutaj, tuż obok, bo jesteśmy przy ulicy Marszałkowskiej, był też Marsz Antyfaszystów. Pan to bardzo trafnie wyłapał na dawnym portalu Twitter, obecnie X. Nie wiem, jak się on do końca nazywa, jak go tam już Elon Musk w tej chwili ochrzcił, bo są kontrowersje, ale zostawmy to. Pan zauważył taką rzecz. Był tak zwany marsz antykomunistów, antyfaszystów, który szedł w oporze do Marszu Niepodległości, tego głównego. I pan zauważył jedną rzecz. Brak w zasadzie jakiejkolwiek polskiej flagi. Były różne, przeróżne, tęczowe, nietęczowe, odwołujące się do ruchu anarchistów. Nie było polskiej flagi. Ale w kwestii robotniczej, tej pierwotnej, lewicowej, kwestia narodowa była istotna. Dlaczego? I kiedy to oderwało się, kiedy się naród oderwał od lewicy, może tak?
kwestia narodowa była zasadnicza i posiadanie własnego państwa narodowego było zasadnicze i zdaniem bardzo wielu lewicowców do tej pory jest zasadnicze i nie jest kompletnie przypadkiem, że ci, zakładam, że ci ludzie, którzy szli w tym marszu, gdyby ich zapytać, a gdzie jest dobrze, tak, i gdzie są te kraje, którym patrzycie jako ku wzorcom, to jestem się w stanie założyć, że powiedzieliby, no Szwecja, Dania, no. Dania już może mniej, bo tu premier Mette Frederiksen swoją antyimigrancką polityką zrobiła Danii złą reklamę w tych środowiskach, ale Szwecja zawsze jest takim dobrym, mocnym, żelaznym punktem. A co wyróżnia Szwecję, Danię, te kraje? Bardzo zazdrosna obrona kompetencji państwa narodowego. Dlatego, bo ich socjaldemokracja rozumiała od samego początku, można się cofnąć do pism Hjalmara Brontinga i tak dalej, oni zawsze rozumieli, że socjalizm jest możliwy tylko w jednym kraju, że nikomu się nigdy nie udała żadna lewicowa konstrukcja na poziomie ponadnarodowym. Dlatego, bo trzeba kontrolować swój budżet, swoją walutę, swoje granice, swój rynek pracy. Bo jak się tego wszystkiego nie kontroluje, no to jest się rządzonym przez takie czy inne bezosobowe siły, przez jakiś technokratów, biurokratów, rynki finansowe, etc. A z lewicy wtedy można mieć jedno. Import amerykańskich wojen kulturowych. Tylko jeśli o to chodzi, to od razu przestrzegam. Już dawno udowodniono, że taką lewicę mogą robić lepiej korporacje niż partie lewicowe. I robią, Naomi Klein, bo są bogatsze. Tak, co Naomi Klein udowodniła w swojej książce. Bo są bogatsze, bo są dobrze zorganizowane i to jest dla nich oczywiście wymarzona sytuacja, żeby jedyna lewica, jaka będzie istniała, to lewica, która jest kompletnie niegroźna dla kapitału. I żeby zredefiniować wszystkie kluczowe lewicowe pojęcia. Tak? Walczymy nie o równość, walczymy o reprezentację. No to jeśli o to chodzi, no to oczywiście, no znajdźmy jedną osobę na przykład, która jest gejem i uczyńmy ją dyrektorem w naszej firmie. Jest reprezentacja? Jest reprezentacja. A że ta osoba jest z wyższej klasy średniej, skończyła prestiżowe uczelnie i tak dalej, to już nie jest istotne. Znajdźmy jedną osobę, która jest pochodzenia afrykańskiego, azjatyckiego, a że jest to osoba bardzo często również z warstw tam bogatych, co za różnica? Jest reprezentacja? Jest reprezentacja. Czy mamy walczyć z wykluczeniem? Czy mamy walczyć z wyzyskiem? Nie, mamy walczyć z uprzedzeniami. No to pokażmy, że nie mamy uprzedzeń. Polerujmy swoje aureole tak, żeby wszyscy widzieli. Nie mamy uprzedzeń, jesteśmy lewicowi. A czy coś mamy zrobić w praktyce? Klasyczka tego gatunku, Robin DiAngelo, która napisała taką książkę White Fragility, która jest taką biblią tego nurtu. Jak się ją pyta, no ale to co dzieła? No, tyle niesprawiedliwości, tyle rasizmu jest. No to ona mówi, no mówić co robić, czy coś robić, byłoby również przejawem tej białej wyższości, prawda? No że tu biali siedzą i się naradzają. No tak, no to najlepiej nic nie robić. No to skoro najlepiej nic nie robić, no to znowu wracamy do punktu wyjścia, że to właściwie tylko konserwuje status quo, a jedyne co nam zostaje, no to się bawić w, mówiąc Jurgenem Habermasem, hipermoralny nadzór nad dyskursem. No możemy sobie pogadać. To co robią elity francuskie. Słucham? To robią de facto elity francuskie. No, tu bym polemizował. Akurat czyli elity Francja jest akurat tym krajem. Teraz to się zmienia. A Francja jest akurat tym krajem, w którym właśnie akurat się dużo dzieje. To ja bym bardziej powiedział, że krajem takiej spychania problemu jest bardziej Wielka Brytania dzisiaj. Ale to już jest temat na inną rozmowę. Zatem jest oczywistością znaną od czasów, kiedy lewica pierwszy raz wchodziła na arenę zmagań, że potrzebne jest państwo narodowe i trzeba tym państwem narodowym rządzić, żeby wdrażać swój program w życie. Także na przykład Kazimierz Kelles-Krautz to wykazywał, no bez państwa narodowego nie możemy mieć demokracji, ponieważ w demokracji musi być jakaś większość, musi być jakiś demos i w ramach tego demosu trzeba mieć jakąś większość. No a kto będzie na przykład większością, gdyby Unia Europejska była państwem? Większość demosu europejskiego, który nie istnieje? Czy jednak większość Francuzów, Niemców i tak dalej, którzy głosując blokowo mogą przegłosować pozostałych? Tak? No więc Kelles-Krautz na przykład argumentował, żeby żyć w demokracji, znowu trzeba mieć państwo narodowe. Zatem te rzeczy były nierozerwalne i to nie jest żadna polska specyfika. Już wykazałem przykład skandynawski, ale znowu, nie jest też przypadkiem, że język walki
o wyzwolenie społeczne i narodowe z często tym samym językiem. W Irlandii walkę niepodległościową zmonopolizowała lewica, czyli Sinn Féin, Irlandzka Armia Republikańska. Wszystkie późniejsze partie irlandzkie, prawicowe, centrowe, wzięły się z rozłamów z Sinn Féin. To jest tak, jakby cała polska scena polityczna powstała z rozłamów w PPS-ie. To się stało w Irlandii. Kolejna sprawa. Spójrzmy na Kurdystan. Spójrzmy na Katalonię, spójrzmy na właściwie dowolny dzisiaj szkocką partię narodową, tak? No dowolny dzisiaj istniejący ruch niepodległościowy, on zawsze ma zabarwienie lewicowe. Lewicowo-rewolucyjnym było zrazu jednoczenie Włoch i Niemiec. Tak? Konserwatyści przyszli bardzo spóźnieni na to przyjęcie i w dużej mierze zagarnęli to pod siebie. Natomiast hasło rzuciła lewica i przecież musiało dojść do spotkania Camillo Cavoura z Giuseppe Garibaldim w pewnym momencie, żeby jednak nie powstały dwa państwa włoskie, prawicowe i lewicowe, tylko żeby zawarli jakiś kompromis. I duchem tego też jest, że doszło do spotkania La Salle z Bismarckiem. Bismarck zresztą później pisał, że on La Salle podziwiał całe życie, że on czuł, że z tymi socjalistami to byśmy się dogadali. Tak? Oni rozumieją państwo, interes państwowy, oni są patriotyczni, oni nam się podobają. Klasyk największy francuskiego konserwatyzmu w XX wieku, Charles Maurras, pisał, że socjalizm i konserwatyzm pasują do siebie jak ręka do rękawiczki, bo są wspólnotowe i narodowe. No to już większość roboty zrobiona. W tej optyce to wręcz trudno jest bronić alternatywnego punktu widzenia, tak? Że można w powietrzu tworzyć coś lewicowego. No ale dlaczego broniono tego alternatywnego punktu widzenia? Bo to podyktowała polityka. To znaczy, kiedy się pojawił Związek Sowiecki, to Związek Sowiecki bardzo sprytnie zredefiniował pojęcie internacjonalizmu. Czy ten internacjonalizm, w który na przykład wierzyła pierwsza międzynarodówka, jeszcze międzynarodówka socjalistyczna, nie komunistyczna, to był tak naprawdę swoisty pannacjonalizm. Używam tu słowa nacjonalizm w sensie opisowym, tak? Czyli założenie, że podstawą organizacji politycznej jest naród. Naród powinien mieć swoje państwo. W tym rozumieniu używam słowa nacjonalizm. No i oni mówili co? No, granice Europy polityczne powinny przypominać etnograficzne. Powinny powstać państwa narodowe tam, gdzie ich nie ma. A Związek Sowiecki mówił, nie, my to zdefiniujemy tak. Internacjonalizm polega na tym, że nieważne gdzie kto żyje i z jakiego narodu pochodzi, on dba o interes Związku Sowieckiego. Czyli krótko mówiąc, to się stał rosyjski nacjonalizm dla nierosjan. Niech będzie dobrze dla Rosji. No bo to ojczyzna proletariatu. Natomiast takie ujęcie sprawy oczywiście czyniło z tych wszystkich zwolenników takiego pojęcia apatrydów. Ludzi, którzy mogli wzgardzić interesem własnego państwa, bo byli czcicielami, piewcami, rzecznikami interesu innego państwa. Dlatego z całą odpowiedzialnością Charles de Gaulle mógł powiedzieć o francuskiej partii komunistycznej partia zewnętrzna i z zewnątrz sterowana. To znaczy to była partia, która dosłownie i literalnie nie widziała sensu obrony własnego kraju w roku 1940, a była najbardziej wyrywną i ofiarną partią w ruchu oporu. Dlaczego? Bo Niemcy napadli na Związek Sowiecki. No i teraz trzeba już było działać, ale to z tego się wzięło. Tak? Oczywiście to jest bardziej złożone. Byli komuniści, którzy byli francuskimi patriotami i tak dalej, ale partia jako partia rozumiała, że ma obsługiwać interes Związku Sowieckiego. I to naprawdę jest aż tak proste. Zatem na koniec trzeba było podjąć wybór. Jeżeli ktoś mówi, że no tak, ale ja mam swój własny internacjonalizm, który sobie sam obmyśliłem i on po prostu polega na tym, że ja odrzucam te wartości narodowe i to nie ma nic wspólnego na przykład ze Związkiem Sowieckim, bo ta osoba mówi to dziś w 2023 roku, no to mogę tej osobie odpowiedzieć tak. Jasne, kosmopolityzm jest bardzo starą tendencją, znakomicie opisaną i wielu wybitnych ludzi było kosmopolitami. Albert Einstein był kosmopolitą. Tylko z tym się nie da robić żadnej polityki. To może być postawa filozoficzna, etyczna, natomiast ona jest apolityczna, ahistoryczna
ona jest niepraktyczna. I po prostu nie da się przekonać żadnego narodu, że ludzie, którzy są zobojętnieli na jego los, którzy nie czują do niego przynależności, którzy nie czują się jednością z tym narodem i z ludem, który o tym narodzie stanowi, którzy nie czują się dziedzicami jego przeszłości, kustoszami jego historii, którzy nie czują się odpowiedzialni za jego przyszłość, powinni nim rządzić. Jest to propozycja już na pierwszy rzut oka absurdalna. No więc jest to pogląd bardzo elitarny. Jeśli ktoś go wyznaje, można na ten temat odbyć akademicką dyskusję. Nie da się tak robić żadnej polityki. Zaraz do tego dojdziemy, bo ten lewicowy globalizm lewicowy, czy lewicowy globalizm, o którym już tutaj był pan uprzejmy wspomnieć i który częściowo opisała właśnie Naomi Klein w książce No Logo, to jest właśnie pytanie o to, czym on jest, bo on coraz bardziej też Polski zaczyna dotyczyć. To znaczy, czy jesteśmy w stanie stworzyć właśnie nowego człowieka, który nie będzie miał żadnej tożsamości, łącznie z tożsamością płciową, którą na jakimś etapie swojego życia będzie sobie mógł ją wybierać, czy to jest po prostu czyste urojenie, no takie quasi leninowsko-stalinowskie. Ale zaraz do tego przejdziemy, bo żeby tak się stało, to urojenie się spełniło, no to trzeba człowieka do tego momentu doprowadzić, czyli wprowadzić w pewnym momencie element siły, wychowania, cenzury i tak dalej, i tak dalej. Ale może zaraz do tego dojdziemy. No to teraz ten punkt kluczowy, panie Marcinie. Starcie socjaldemokracji z komunizmem. Komuniści wyjątkowo nienawidzili socjaldemokratów, chyba nawet bardziej niż socjaldemokraci komunistów. Z czego to napięcie się rodziło? Jak ono się manifestowało? Także w polskiej myśli lewicowej, bo to jest bardzo ciekawe. Tak. No tą refleksję znajdujemy w najróżniejszych miejscach, na przykład w sławnym, długim telegrafie George Kennan, kiedy tłumaczy bolszewicką mentalność swoim przełożonym w Stanach Zjednoczonych, to mówi, że żeby zrozumieć bolszewika, trzeba zrozumieć, że socjaldemokrata jest dla niego ucieliśnieniem wszystkiego, co najgorsze. Dlaczego? No bo socjaldemokrata zabiera mu poparcie tam, gdzie jest bolszewika elektorat. Socjaldemokrata odwodzi masy robotniczej, a czasem też i chłopskie, od bolszewickiego programu. Socjaldemokrata zachowuje się jak Stefan Żeromski, który powiedział, napisałem przedwiośnie, żeby w miarę możliwości zabiec drogę bolszewizmowi. Tak działa socjaldemokracja. Ona zabiega drogę. Ona im wyciąga dywan spod nóg. Doskonałym tego przykładem jest fakt, że bolszewicy w 1920 roku idą na Warszawę, no i obiecują rząd robotniczo-chłopski w kraju, którego premierem jest Wincenty Witos, a którego wicepremierem jest Ignacy Daszyński. Przedstawiciel partii chłopskiej, przedstawiciel partii robotniczej. Zrzucają mu lotki, w których piszą, damy wam 8-godzinny dzień pracy. Kiedy już był 8-godzinny dzień pracy wprowadzony przez rząd Daszyńskiego, prawda? Zabiegli drogę. Kolejna sprawa, to jest to, co pisał Norman Davis na śmierć Kazimierza Pużaka, w rocznicę śmierci. Pużak uosabiał sobą wszystko to, co komuniści chcieli zniszczyć najbardziej. Samodzielny ruch robotniczy, samodzielny ruch lewicowy, którego nie dało się sterować ani propagandą na miejscu w kraju, ani nachajem rosyjskim, tylko który jest samorodny, z tej ziemi wyrasta, z tą ziemią jest związany. Tak. I on jest w tym rozumieniu śmiertelnym zagrożeniem. On nie może istnieć. Kolejna sprawa. Przecież wspomniałem o tej wielkiej mistyfikacji. O tym problemie skradzionych sztandarów PPS. No, co robi człowiek, który przybrał sobie czyjąś tożsamość? No, musi usunąć tego, który jest prawowitym właścicielem tej tożsamości. No ponieważ on będzie żywym przypomnieniem, że funkcjonujemy w realiach kłamstwa. Czasami się go usuwa przez zapomnienie, przez przemilczenie, przez zapis cenzorski, ale czasami, tu wracam do przykładu Kazimierza Pużaka, trzeba go po prostu na śmierć zakatować. Czasami trzeba go zamknąć do więzienia. Czasami trzeba go zmusić do tego, żeby umarł na emigracji. I w ten sposób lewica w Polsce, która dosłownie istniała jako łańcuch pokoleń od Jakobinów polskich po PPS, przestała istnieć. Znaczy została
w jednej części wymordowana, w jednej części wyaresztowana i w ostatniej części zapomniana, przemilczana. To był gorszy los niż jakiejkolwiek innej, że się odwołam do hiszpańskiego języka politycznego, rodziny politycznej. Tak? Hiszpanie rodziną polityczną nazywają coś więcej niż partia. To jest partia razem z bliskimi jej intelektualistami, ruchami społecznymi, gazetami i tak dalej. No bo czy zniszczyli chadeków i Stronnictwo Pracy? Tak. Czy zniszczyli jakiekolwiek partie liberalne? Tak. Konserwatywne? Tak. Ale nie zawłaszczyli ich, a czy nie mówili, no ale to my jesteśmy, prawda, prawdziwą chadecją. A socjalistów spotkał los najgorszy, znaczy utożsamienia ze swoim śmiertelnym wrogiem. Ich śmiertelny wróg przybrał ich tożsamość. Do tego stopnia, że dzisiaj, jak powiem, socjalizm, to ludzie będą myśleli, że to jest komunizm, tak? Że to jest to samo, to są synonimy. No to jest gorszy los niż jakikolwiek, który jestem sobie w stanie wyobrazić. Ale ktoś zapytano, dobra, no to gdzie są te różnice, skoro one są tak ostre, że byli gotowi socjalistów zabijać? Skrótowo odwołam się do aforyzmu Józefa Piłsudskiego, który jak udzielał wywiadu prasie francuskiej w 1920 roku, to powiedział: bolszewizm i socjalizm oglądane z daleka wydają się być podobne. Oglądane z bliska okazują się przeciwieństwami. One są oglądane z bliska przeciwieństwami. Kilka przykładów, takich najbardziej elementarnych. Polityka, jaka ma być. Socjaliści, socjaldemokraci. Używam tych pojęć wymiennie, ponieważ one mogą być używane wymiennie, jako że partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne należą dzisiaj do jednej międzynarodówki, do jednej partii w Parlamencie Europejskim. Jest kwestią tradycji, czy się mówi partia socjalistyczna, czy socjaldemokratyczna. Na południe Europy mówi się socjalistyczna, na północy Europy mówi się socjaldemokratyczna. Pewnym wyjątkiem jest Anglia. Partia Pracy się zawsze definiowała jako partia socjalistyczna, a nie jako partia socjaldemokratyczna. Otóż socjaliści i socjaldemokraci co mówią? Jesteśmy demokratami, jak sama nazwa wskazuje. No, akceptujemy liberalną demokrację, zżyliśmy się z nią przez 150 lat i uważamy, że trzeba założyć partię, trzeba wygrać wybory. Jak się wyborów nie wygra, to trzeba być w opozycji. Normalne. Co mówią komuniści? Trzeba wziąć władzę przemocą, przemocą władzę sprawować. Władzę ma trzymać elita rewolucyjna, awangarda, co wzięli od blankistów francuskich i ma ona wytworzyć stan wiecznej tymczasowości, bo to też jest bardzo charakterystyczne dla komunizmu. Że komunizm mówi gdzieś za rogiem, gdzieś w jakimś horyzoncie nastąpi prawdziwy komunizm, ale jeszcze nie dzisiaj. I to jeszcze nie dzisiaj trwa wiecznie. Zawsze mogą mówić, że jeszcze tkwimy w stanie tymczasowości, jeszcze potrzebujemy tajnej policji, jeszcze musimy wyrywać paznokcie kombinerkami, jeszcze musimy mieć szpicli, jeszcze musimy cenzurować, jeszcze musicie klepać biedę, no bo prawdziwy komunizm to dopiero będzie. A co mówi socjaldemokracja? Nie, prawdziwa socjaldemokracja jest tu i teraz i natychmiast. Clement Attlee mówi, co zrobimy? Zrobimy Narodową Służbę Zdrowia i będziecie mogli chodzić do szpitala i nie płacić za to, tak? Co mówią szwedzcy socjaldemokraci w latach 30. Renty i emerytury zrobimy, tak? Więc socjaldemokracja, że tak powiem, opiera się na empirii. Można ją dotknąć, zobaczyć, sprawdzić. Komunizm opiera się na wierze. Kolejna sprawa, gospodarka. No, doktryna socjaldemokratyczna się kształtowała bardzo długo. Zmieniała się w czasie, jak każda. Liberalizm też się zmieniał. Konserwatyzm też się zmieniał. Kto mi teraz pokaże konserwatystę, który rządzi jakimś krajem w Europie? Kto jest na przykład monarchistą albo zwolennikiem państwa wyznaniowego, prawda? W XIX wieku, no jak konserwatysta mógłby nie być monarchistą? No i podobnie się lewica zmieniała, tak? No ale co mówi lewica po zakumulowaniu tego całego doświadczenia? Gospodarka ma być trójsektorowa. Ma być własność publiczna, ma być własność prywatna, ma być własność spółdzielcza. Ta ostatnia często lekceważona, ona też jest bardzo ważna dla lewicowej tożsamości. I musi być zachowana równowaga między tymi formami własności. I trzeba też pamiętać o tym, co mistrzowsko opisał Antony Crossland w książce Przyszłość socjalizmu w 1946 roku, że nacjonalizacja jest myleniem środka z celem.
nie jest celem lewicy, żeby wszystko było państwowe. Już dałem przykład komuny paryskiej, prawda? Celem lewicy jest więcej sprawiedliwości, więcej równości, równość szans i tak dalej. Czasami własność publiczna temu służy, czasami nie. Crosland też używał argumentu, źle by było, żeby wszyscy mieli jednego pracodawcę. Bo wtedy osłabnie siła ludzi, którzy na przykład będą chcieli protestować. No bo ten pracodawca ma jeszcze wojsko, ma jeszcze policję. To wytwarza groźny stan rzeczy. Lepiej tą własność rozproszyć. Podobnie argumentowano w Szwecji, w Skandynawii, całej w ogóle Skandynawii. Tam zawsze była duża niechęć do własności publicznej. Twierdzono, że redystrybucja rozwiązuje problem. To zresztą jest spór w łonie niemieckiej socjaldemokracji, ponieważ ona już w latach 70. XIX wieku zaczyna właśnie przejawiać, że redystrybucją można w dużej mierze załatwić problem. Tak? Znaczy, jak się odpowiednio opodatkuje, jak się narzuci pewne normy solidaryzmu społecznego, no to z grubsza będzie działać. No i tu już te najbardziej radykalne frakcje mówią, no nie, dlatego, bo jak to zacznie działać, to właśnie będzie spełnienie najgorszego koszmaru, bo ludzie nie będą chcieli rewolucji. Jeżeli ten kapitalizm uczłowieczymy i on zacznie pracować dla wszystkich. Tak? No więc tu jest kolejna potężna kość niezgody. No dalej stosunek do państwa narodowego, o którym już wspomniałem. No i stosunek do państwa narodowego jest też pochodną stosunku do narodu jako takiego. Tak? To znaczy partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne były partiami, które wyrastały z tradycji swoich narodów. A nie były partiami ludzi zrzuconych na spadochronach, którzy mieli być oddelegowanymi z Rosji na odcinek polski, bułgarski, czeski czy jakikolwiek inny, działaczami de facto sowieckimi. I ten konflikt ludzi stąd z ludźmi znikąd też był obszarem sporu. Komunizm się później zakorzenił, on zaczął później wydawać, że tak powiem, już elity komunistyczne samorodne i ja jakby też to dostrzegam. Dostrzegam też, że były komunizmy narodowe, to znaczy nie będę mówił, że Ho Chi Minh z kolonizatorem francuskim i z Amerykanami, którzy przejęli te francuskie postkolonialne zobowiązania, nie walczył. Tak? Natomiast czy byli komuniści narodowi w Polsce, to już bym się bardzo mocno wahał. Wskazano by panu Stowarzyszenie Grunwald na przykład, albo towarzysza Moczara. To jeszcze taka kwestia w takim razie, panie Marcinie. To... Czy towarzysz Moczar chciałby zrzucić zależność całkowicie PRL-u od Związku Sowieckiego i myślę, tak stanąć w pozycji? Myślę, że nie. On by to wytłumaczył jak późny Jaruzelski wprowadzający stan wojenny. Nie mamy szans. Patrząc na mapę, nie mamy szans. Tak zaczyna się książka Wojciecha Jaruzelskiego Stan wojenny. No tak, to znam ten argument, ale ja wierzę w to, co powiedział Adam Michnik w debacie z Jarosławem Kaczyńskim. Ja zrozumiałem w latach 60., że jest odwrotnie niż oni mówią. Znaczy, do lat 60. ja miałem takie wrażenie, no faktycznie, grają tak, jak Rosja pozwala. A w latach 60. zrozumiałem, że jest odwrotnie. Oni się zastawiają Rosją. Oni rozumieją, że bez Rosji nie ma ich władzy, dlatego straszą nas Rosją i oni ciągle tylko patrzą w stronę Rosji i mówią tak, wy bronicie nas, ale przyjdziecie, ale pomożecie, bo bez Rosji ich nie ma. I co się stało w momencie, w którym doszli do wniosku, że Rosja ich nie uratuje? Już tylko się zastanawiali, na jakich warunkach można się poddać. Bez Rosji ich nie było. Myślę, że tak. To jest część zresztą wykładu o geopolityce Jakuba Bermana w książce Teresy Torańskiej Oni. I Stanisław Erlich też był zwolennikiem tej tezy zastawiania się. Zresztą nauczyciel Jarosława Kaczyńskiego. Tak. Bardzo istotny. Dobrze, to jeszcze jest taka kwestia. No to dlaczego dzisiaj taka przeciętna lewica, teraz upraszczam, proszę się tam na mnie nie gniewać, nie obrażać, nie rzucać kalumni w komentarzach pod materiałem filmowym. To jest taki obraz dosyć statystyczny, że no taka lewicowa młodzież, czy młodzież, która głosuje też na lewicę dzisiejszą, już taką partyjną, to jest głównie młodzież, która się tutaj całkiem niedaleko bawi, na przykład na Placu Zbawiciela. To są ludzie raczej ze środowisk wielkomiejskich, z dobrze sytuowanych domów. Można troszeczkę tutaj, no teraz może trochę będę zgryźliwy i złośliwy, trochę zblazowany bogactwem swoich rodziców, traktująca lewicę jako taką
trochę przygodę życiową, trochę taką adrenalinę, trochę opór wobec systemu politycznego, który był reprezentowany przez prawicę do niedawna, taką, jak ona była kojarzona, czyli przez PiS. Tutaj też mam swoją uwagę, czy to do końca jest prawica w takim rozumieniu tradycyjnym, ale zostawmy to też na uboczu. Całkiem też niedawno obecna poseł Lewicy, pani Anna Maria Żukowska, przyznała, że robotnicy na współczesną Lewicę nie głosują i by nie zagłosowali. No właśnie, czym jest współczesna Lewica? Czy to jest konieczność właśnie wszelkiego rodzaju transgresji, posuniętej do tej transgresji nawet odczuwania czy współodczuwania się jako nazywania się na różne tutaj sposoby, kim ja jestem tak naprawdę, czyli kwestionowania swojej naturalnej płci. Czy to jest rzeczywiście ten pozytywny stosunek do migracji czy imigrantów, który okazuje się, no, jest zgubny dla nas tutaj Europejczyków, co ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie pokazują, że nie do końca może być zaraz bezpiecznie, jeżeli rzeczywiście dojdzie do takiego ostrego zwarcia między tak zwanym światem Zachodu ze światem islamu. I tutaj może mieć rację Samuel Huntington po raz kolejny, nie pierwszy raz. Czy Lewica właśnie musi się odwoływać z kolei znowuż do pewnych tworów takich nadnarodowych, ponadnarodowych, trochę urojonych? To, co pan zauważył zresztą w sprawie flagi, że 11 listopada można było wszystko zobaczyć poza polską flagą na marszu antyfaszystów, którzy się określają tak wobec legalnego marszu Polaków, którzy manifestują z biało-czerwoną flagą, i w tej chwili to nie są żadne tam przybudówki partyjne organizatorami tego marszu, tylko po prostu to jest już trochę taki utarty zwyczaj i w Warszawie 11 listopada w ten sposób się świętuje. Właśnie czym jest współczesna Lewica? Wróciłbym jeszcze raz, i to będzie moje motto teraz, do empirii. Współczesna lewica jest tym, co robią współczesne partie lewicowe. Wymienił pan parę kwestii, na przykład imigracji. Powszechne mniemanie jest rozwiedzione z tym, co się tak naprawdę dzieje. To znaczy, czy zwolennikiem otwartych granic jest szefowa duńskiego rządu Mette Frederiksen, która przyjęła jedną z najbardziej drakońskich antyimigracyjnych polityk i która każdorazowo pytana o to, jak to godzi ze swoją lewicowością, mówi, no i jedno wynika z drugiego. To znaczy, jeżeli duńska socjaldemokracja ma za zadanie chronić interes duńskich pracowników, to jak może się godzić pod presją wielkich korporacji i pracodawców na sprowadzanie taniej siły roboczej, która będzie, cytując jeszcze XIX-wieczny zwrot, rezerwową armią kapitału. Będzie wywierać presję na obniżenie wynagrodzeń, będzie prowadzić do tego, że Duńczyk będzie słyszał, o, ale ja mam trzech Senegalczyków na twoje miejsce i tak dalej, i tak dalej. No, my jesteśmy konsekwentni. Analogicznie jesteśmy zwolennikami świeckiego państwa. Czy zatem leży w naszym interesie, aby sprowadzać do naszego kraju ogromne ilości ludzi wywodzących się z kultur, w których świeckie państwo jest czymś nie do pomyślenia? I w których to, co religijne i to, co doczesne, łączy się w jedno, jest nierozerwalne, jest to działanie idealnie przeciwstawne naszym politycznym celom. Dlaczego więc mielibyśmy to robić? Duński minister do spraw imigracji i integracji, Matthias Tesfaye, jak słychać imię duńskie, nazwisko etiopskie, jest to zapytany, no jak pan, jako syn Etiopczyka, może być przeciwnikiem masowej imigracji. On mówi, jestem synem Etiopczyka, ale też i z pierwszego zawodu jestem murarzem. Jestem robotnikiem. Ja wiem doskonale, co ludzie w mojej branży mówili, wiem, jakie są ich interesy. Wybrali mnie, nie żebym realizował jakieś ogólnoludzkie dążenia, tylko jestem duńskim socjaldemokratą. Robię to, co uważam za najrozsądniejsze dla moich wyborców. Pójdźmy dalej. Przeciwległy koniec Europy. Czy Pedro Sanchez, szef PSOE, jest zwolennikiem nieograniczonej imigracji? Otóż gdyby nakręcić film Zielona Granica 2, to gwarantuję, że to, co się dzieje na granicy hiszpańsko-marokańskiej, jest gorsze od tego, co się działo w Polsce. Hiszpanie na polecenie socjalistycznego rządu wyłapywali ludzi i umieszczali ich w obozach za drutem kolczastym czy na publicznych stadionach.
I oni wypychali ludzi. Ja rozumiem, że Maroko to nie jest Białoruś, tak? I że no, tu przynajmniej można powiedzieć, że coś dobrego o Hiszpanach w takim rozumieniu. No, do kraju, który jednak nie jest tak zbrodniczy, jest cywilizowanym krajem. Ale już Algieria, która wywoziła ich do tak zwanego punktu zero, czyli na punkt na pustyni, gdzie wszędzie jest daleko, po to, żeby umarli. Czy możemy tak powiedzieć o francuskiej partii socjalistycznej, której przywódca Oliver Faure ostatnio bardzo dużo się wypowiadał na temat tego, że trzeba ograniczać imigrację, że imigracja nie jest dobra dla Francji, że błędem była imigracja tak szeroka. Czy jest to przywódca angielskiej lewicy, który najprawdopodobniej będzie następnym premierem, czyli Keir Starmer, który również mówi, że błędem była nieograniczona imigracja z lat poprzednich. Mógłbym jeszcze tak wymieniać przywódców wielkich, starych, liczących się w polityce partii lewicowych, no ale myślę, że układa nam się to już w pewien obraz. To znaczy, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, no to kto tu jest lewicą? Czy lewicą jest duński czy hiszpański premier lewicowego rządu, czy lewicą jest kilkunastolatków na Placu Zbawiciela? No ale wracając do tych ludzi z Placu Zbawiciela. Ja mam w ogóle problem, żeby ich postrzegać jako lewicę. W moim odczuciu to, co oni wyznają, jest pewną skrajną i nie waham się powiedzieć zbastardyzowaną, zepsutą odmianą liberalizmu. Bo liberalizm prawdziwy to jest wielka tradycja europejskiej światowej myśli. Ja mam wielki, nie jestem liberałem, krytykuję liberalizm. Jestem zwolennikiem postliberalnej polityki, czyli takiej, która docenia dorobek liberalizmu, a chce go przekroczyć, tak? Jak klasyczny socjaldemokrata, no chce przejść od demokracji liberalnej do demokracji społecznej. No ale oczywiście, że Benedetto Croce, że John Stuart Mill, że Lord Acton i tak dalej, to jest wielka przygoda europejskiej myśli. Ogromnie wiele liberałom zawdzięczamy. Natomiast każdy system społeczny ma swoją zdegenerowaną formę. Tak jak zdegenerowaną formą socjalizmu jest komunizm, tak zdegenerowaną formą liberalizmu jest ten nowy fenomen, który pewnie jeszcze nie ma swojego słowa, swojej nazwy. Natomiast on czym jest? On z jednej strony bazuje na haśle studenckich rewolt lat 60. Bierzcie swoje oczekiwania za rzeczywistość. I on działa tak. Jesteś konsumentem. Konsument ma prawo wymagać. No jego wszelkie potrzeby trzeba spełnić. Konsumentem, który jest taką jednostką do sześcianu, kompletnie wyalienowaną, nie mającą żadnych zobowiązań wobec drugiego człowieka, ani nie oczekującą czegokolwiek od drugiego człowieka. Jest tylko rynek. No i to, co pan kilkukrotnie już poruszał, no jeżeli ktoś mówi, że jest 68 płci, no to jest właśnie hiperliberalizm. Ja jestem tak wyjątkowy, że muszę mieć własną płeć. Jestem tak wyjątkowy, że muszę mieć własne zaimki. Ja nie jestem jak wszyscy inni ludzie. Ja jestem absolutną jednostką i ta jednostka musi zostać natychmiast przez wszystkich dostrzeżona w swojej hiperwyjątkowości. Dalej ten liberalizm rozciąga się także na taką kompletną nieufność wobec jakiejkolwiek aktywności, która jest społeczna, wobec wszelkiej wspólnotowości. Bo oni nie protestują przeciwko temu. Przeciwko czemu ja bym protestował, że w Marszu Niepodległości jest ONR, w Polsce Międzywojennej zdelegalizowany i są te mieczyki Chrobrego i tak dalej. Oni protestują w ogóle przeciwko temu, że się odbywa Marsz Niepodległości, no bo on się odwołuje do pojęć wspólnotowych, a wszystko, co wspólnotowe, jest opresyjne. Czyli patriota ma się równać faszysta. Tak, a skoro, no bo wszystko, co wspólnotowe, jakkolwiek wspólnotowe, od poziomu rodziny na samym dole, po poziom narodu na powiedziałbym, uzwieńczenia, jest opresyjne. Jedyne, co jest nieopresyjne, to jednostka, która robi dokładnie to, co chce, co jej się podoba i tak dalej. No jakie są tego praktyczne konsekwencje? No praktyczne konsekwencje są takie, że później wielka korporacja wysyła mailing do swoich pracowników, w których mówi, nie dołączajcie do związku zawodowego, bo związek zawodowy jest zdominowany przez heteroseksualnych, białych, cis mężczyzn. A nasza firma jest otwarta na wszystkie tożsamości, mamy piątek LGBT, mamy to, mamy tamto, a te związki zawodowe to wiecie, co oni są. Zostawcie ich. Przyjdźcie do HR-u i się poskarżcie tam, gdzie macie problem, tak? Trzeba pójść do szefa.
A może donieście, z kim jest problem? Tak? To jest lewicowe. Kolejna sprawa, inna korporacja, która w większości z nas zastąpiła taksówki, mówi opór wobec masowej, niekontrolowanej, a nawet nielegalnej imigracji jest rasistowski. Ale mało tego. Prawo pracy jest rasistowskie. No z tym pierwszym to jeszcze można byłoby jakoś kombinować. Ale z tym drugim, no to już można tylko powiedzieć za panem Zagłobą, mister Niś to sobie acan wykoncypował. No ale oni mają oczywiście już gotowe uzasadnienie ideologiczne. Mówią tak, prawo pracy jest na czym oparte? Jest oparte na asymetrycznym dostępie do rynku pracy. Ono ma zabezpieczyć tą asymetrię tego dostępu, podobnie jak polityka migracyjna. Kierowca autobusu w Szwecji zarabia 15 razy więcej niż kierowca autobusu w Bangladeszu. Dlaczego? Bo 15 razy lepiej prowadzi autobus? Nie, bo ma asymetryczny dostęp do rynku pracy bardzo bogatego kraju i ma cały szereg praw wywalczonych przez lata przez szwedzką socjaldemokrację, przez związki zawodowe i tak dalej, których nie ma w Bangladeszu. No to źle. Powinniśmy ściągnąć kierowców autobusu z Bangladeszu, płacić im porównywalnie jak w Bangladeszu i wtedy byłoby lepiej, wtedy by nie było rasistowsko. No, chyba zaczynamy widzieć, w jaką grę tutaj gramy i chyba zaczynamy widzieć absurd tego. To jest w ogóle temat na bardzo długą debatę, którą mam nadzieję nam się uda odbyć, to znaczy jak duży, ogromny kapitał bez granic próbuje wykorzystać lewicowe idee, żeby po prostu się rozprzestrzeniać. Bo to tak widzę. Znaczy, no jest to też działanie z zakresu tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu i public relations. Tak? To znaczy firma może powiązać ze swoim logo coś więcej, aniżeli... Jesteśmy już u klienta. Tak? Powiedzmy, jakość produktu... Jak byłoby tradycyjnie? Robimy, nie wiem, buty, tak? Co chcemy powiązać z naszym logo? Że to są dobre buty, że to są trwałe buty. Poinformować. I tak dalej, tak. Powiedziała stara reklama. Ale też superlatywnie, tak, poinformować. Tak? Reklamujemy coś. A co gdybyśmy powiedzieli, że to są społecznie sprawiedliwe buty? Co gdybyśmy powiedzieli, że nosząc te buty dajemy wyraz całemu światu, że podpisujemy się pod pewnym programem społecznym i politycznym? Co gdybyśmy powiedzieli, że kupując te buty pomagamy zmieniać świat? Otóż tu wracamy nie tylko, że do Naomi Klein, tu wracamy do Karola Marksa i pojęcia fetyszyzmu konsumpcyjnego. Kiedy rzecz, prosta, praktyczna, głupia rzecz, która ma swoje przeznaczenie, wypełniamy dodatkową treścią. Zaczyna być wypełniana dodatkową treścią i zaczyna być fetyszem. Tak? Tak działa współczesny kapitalizm. To znaczy on nie funkcjonuje na zasadzie odpowiadania na potrzeby. On tworzy potrzeby, w tym również tworzy potrzeby, które daleko wykraczają poza czystą, utylitarną wartość produktów, które oferuje. I okazuje się, że niesamowicie efektywną rzeczą jest pożenić rzecz z ideologią. Ale jest druga część tego równania. Z jednej strony bierzcie swoje oczekiwania za rzeczywistość, tak? Ale z drugiej strony bierzcie rzeczywistość za swoje oczekiwania. To znaczy, można uprawiać seks jak się chce, z kim się chce, w jakich pozycjach, można mieć 68 płci, można zmieniać swoją przynależność rasową na przykład, można ogłosić, że jest się czarnym, białym, jak się komu podoba, ale nie można dokonać najdrobniejszej korekty, na przykład podatków, ale nie można w ogóle nic zmienić, jeżeli chodzi o relacje pracownika z pracodawcą. To nagle wszystko okazuje się kompletnie niemożliwe. Na tym etapie się dowiadujemy, że no to trzeba odłożyć na inny czas, to się nie da, a tak w ogóle te hasła to podnoszą ci robole, którzy są transfobiczni, no to my z nimi, jak? Tak? My nie chcemy ich głosów, nie chcemy głosów transfobów, nie chcemy głosów ludzi, którzy mówią, że nie ma 67 płci. Najlepsza metoda do niszczenia lewicy od czasów faszyzmu. Jakakolwiek lewica staje się niemożliwością, jeżeli taki paradygmat panuje. No i powiedziałbym, że ci, którzy to wymyślili i ci, którzy to robią, mają szlem, tak? To znaczy mało, że mają
mało, że mają lewicę kompletnie zneutralizowaną, to jeszcze mają dużo potężniejsze narzędzia marketingowe, żeby iść dalej. I żeby była jasność, ja tutaj jakby nie objawiam niczego oryginalnego, czy nie mówię rzeczy, które nie są przedmiotem lewicowej dyskusji. 20 lat temu te fenomeny opisywał Mark Fisher, opisywał je Frederick Jameson, opisywała je Catherine Liu, która zresztą była w podcaście Dwie lewe ręce i rozmawialiśmy z nią, z Jakubem Dymkiem. I to jest stare, tylko to po prostu cały czas działa. Ja po prostu wierzę, że działa w coraz mniejszym stopniu, bo coraz silniejszy jest odruch przeciwko temu wszystkiemu i coraz głębsza jest świadomość, że podpinać się pod to, co mówią wszystkie korporacje z listy Fortune 500, amerykański korpus piechoty morskiej i brytyjska rodzina królewska, nie jest stanowiskiem radykalnym. Jest skrajnym konformizmem. No a z kolei być może powoli rodzi się świadomość, że na przykład powiedzenie tak jest, chcemy państwa narodowego, jest stanowiskiem radykalnym, ponieważ jest postawieniem się wbrew wszystkim największym siłom. Jest postawieniem się wbrew rzecznikom małej globalizacji, czyli temu, co się obecnie dzieje w Unii Europejskiej, i dużej globalizacji, temu, co się dzieje na całym świecie. Jest postawieniem się korporacjom. Jest postawieniem się temu, co widzimy codziennie w filmach i serialach, które robią platformy streamingowe. Tak? Znaczy, oto jest ideologia dominująca. I co robi radykał? Mówi, o, znalazłem ideologię dominującą, gdzie mogę się zapisać, żeby do niej przystąpić? Czy radykał mówi, znalazłem ideologię dominującą, a teraz muszę przekuć ten balon? O, no właśnie. Jeszcze jest jeden bardzo ciekawy argument, który kiedyś pan przytoczył. Nie wiem, czy to było jakieś spotkanie z publicznością. Ja widziałem to jako wyimek. To mnie przekonało, lewicowiec mnie przekonał. To był wyimek chyba z jakiejś szerszej dyskusji, kiedy pan tłumaczył logikę brytyjskich torysów, którzy wprowadzali związki jednopłciowe. Jaka to była logika? Przypomnijmy. To była logika, którą opisał jako pierwszy, a na pewno, może nie on ją wymyślił, ale on pierwszy napisał o tym książkę i pierwszy zaczął za tym lobbować wśród brytyjskich torysów. I był to konserwatywny dziennikarz, myśliciel polityczny Andrew Sullivan. Andrew Sullivan był zwolennikiem Margaret Thatcher, Ronalda Reagana, ma bardzo prawicowe poglądy na wszystko, z jednym wyjątkiem. I tym jednym wyjątkiem była sprawa małżeństw jednopłciowych. Więc można zadać sobie pytanie, no z czego to wynika? Czy z tego, że sam jest homoseksualistą i tak dalej? Nie. To wynika z tego, że Andrew Sullivan bardzo celnie zauważył, że tak naprawdę konserwatyści mają problem nie tyle z homoseksualistami, ile z gettem gejowskim. Czyli z tym, że oni inaczej się ubierają, urządzają jakieś parady, mają swoje kluby. Ta odmienność jest dla ludzi o mieszczańskiej wrażliwości niepokojąca. Trzeba tą odmienność zlikwidować. Jak ją zlikwidować? No, szykanami, zastraszaniem, przemocą. Po pierwsze już próbowano tego i nic to nie dało. Wręcz utwardziło tą tożsamość. Po drugie, no, w społeczeństwie liberalnym w XX, XXI wieku nie wypada. Więc trzeba zrobić dokładnie odwrotnie. Trzeba z gejów zrobić mieszczan. Trzeba mianowicie pójść do nich i powiedzieć, zostawcie to wszystko. Bierzcie ślub, weźcie kredyt, adoptujcie dzieci i żyjcie jak wszyscy inni. I wtedy getto homoseksualne po prostu zniknie, bo nie będzie dla niego żadnej potrzeby, ponieważ codzienne realia życia homoseksualistów będą absolutnie tożsame z codziennymi realiami życia ludzi heteroseksualnych. I Andrew Sullivan to w swojej książce Virtue Normal napisał czarno na białym, że taka jest ambicja i taki jest cel, ponieważ on jako konserwatysta szczerze nienawidzi getta homoseksualnego. Jeszcze jako katolik, bo jeszcze Andrew Sullivan jest katolikiem. Więc David Cameron, który nie tylko go czytał, ale znał go osobiście i skończyli tą samą uczelnię i tak dalej, był na te argumenty bardzo otwarty, ponieważ było to kontynuowanie pewnej tradycji angielskiego konserwatyzmu. My jak mówimy konserwatyzm w Polsce, to tak naprawdę mamy na myśli anglosaski konserwatyzm.
nie mamy na myśli francuskiego konserwatyzmu czy hiszpańskiego konserwatyzmu. Mamy na myśli anglosaski konserwatyzm, tak zwany berkowski konserwatyzm, czyli konserwatyzm, który mówi, zmiana jest dobra, dopóki jest wprowadzana powoli. To nie jest konserwatyzm, się okopuje na jakiejś pozycji. To jest konserwatyzm, który właśnie jest bardzo silną domieszkę liberalizmu. No i jako uczeń Berka i Oakeshota, Sullivan powiedział, to zrobimy, tylko to trzeba robić powoli. Powoli znaczy też nie na przykład jakimś fiat, nie wyrokiem sądu. On był wielkim przeciwnikiem tego, żeby w Stanach wyrok Sądu Najwyższego legalizował związki jednopłciowe. Nie, stan powstanie demokratyczny. Powoli. W Nowym Jorku będzie dzisiaj, w Bostonie będzie jutro, a w Alabamie będzie za 10 lat. Ale będzie. Tylko nie pośpieszać. Bo jak się zacznie pośpieszać, to wahadło się odwinie w drugą stronę. Więc to było stanowisko Sullivana i ono się wśród bardzo wielu anglosaskich konserwatystów przyjęło. A ja faktycznie na tym spotkaniu referowałem, że w tamtym czasie atakowali to między innymi francuscy socjaliści, którzy z jednej strony twierdzili, że po pierwsze różnorodność, to akurat twierdzili brytyjscy socjaliści, że różnorodność jest sama w sobie dobra, nie należy jej pomniejszać. I że po części właśnie wyjątkowość sytuacji życiowej homoseksualisty, właśnie fakt, że on nie zakłada rodziny, nie może mieć dzieci, sprawia, że on się po prostu gdzie indziej realizuje. Tak? Stąd właśnie bardzo często nadreprezentacja ich w miejscach, gdzie jakby rodzicielstwo się realizuje symbolicznie. Wśród nauczycieli, wśród duchowieństwa i tak dalej, ale też na przykład wśród artystów. I że jakby to są takie kolorowe ptaki, nie? Dlaczego to niszczyć? Takie było ich podejście, czyli takie liberalne, anglosaskie. A z kolei francuscy socjaliści podnosili argument, że obawiają się, że po małżeństwach, jak dzień po nocy przyjdzie adopcja dzieci, a jak przyjdzie adopcja dzieci, to przyjdzie de facto rynek na to, tak? Czyli surrogacja, czyli sztuczne zapłodnienia i tak dalej. No oni z kolei z takich typowych dla siebie pozycji twierdzili, rynek nie może wchodzić w to, co nie rynkowe z definicji. Oczywiście my tutaj rozmawiamy o problemach, które mają ogromną złożoność, no bo trzeba było też znaleźć jakąś formułę prawną, w której ludzie, którzy chcą żyć ze sobą, którzy żyją w parze i tak dalej, będą uznani przez państwo i prawo, no i nie będzie sytuacji, że na przykład dwóch mężczyzn czy dwie kobiety 40 lat żyją w jednym domu, a potem jednego z nich trzeba z tego domu wyrzucić, no bo przecież formalnie to on jest obcą osobą, dlatego drugiego jest współlokatorem, czy nie może odwiedzić w szpitalu tej drugiej osoby, kiedy ona jest śmiertelnie chora. Trzeba było coś z tym zrobić. A kolejna sprawa, trzeba było też moim zdaniem I o tyle rozumiem ruch Pride i marsze i tak dalej, nie jestem jego przeciwnikiem, że nie można było wiecznie tego przedstawiać jako rzeczy wstydliwej, hańbiącej i tak dalej, tylko zmienić, zredefiniować i powiedzieć, nie, to jest coś, co jest z nami odkąd ludzkość istnieje i homoseksualizm nie jest formą uprawiania seksu i jest jednym z oblicz miłości. I to trzeba przyjąć do wiadomości, trzeba było znaleźć na to jakieś prawne rozwiązanie. Okazuje się, że w kraju katolickim, jakim była, jest Polska, nawet, może to różnie wyglądało, nawet po 1918 roku, to u nas to nigdy nie było ścigane prawnie. Przynajmniej mówię w tej formule od 1918 roku. A chociażby w niemieckim kodeksie karnym była kara do 1995 roku. W anglosaskich do lat 60., przełomu lat 60., 70. To jest taki ciekawy paradoks, że no właśnie, to my musimy się często rozliczać. My, mówię jako wspólnota, jako Polacy, jesteśmy przywoływani przez właśnie anglosasów, Amerykanów, ambasadora USA w Polsce do porządku, a u nas z tym nie było problemu. Nikt tam Karolowi Szymanowskiemu specjalnie do łóżka nie zaglądał. No tak jak zaglądano Oscarowi Wilde'owi w Anglii, prawda? Gdzie ten proces był hańbą Anglii. Łącznie z pogrzebem. No i włącznie z sentencją wyroku, gdzie w uzasadnieniu wyroku sędzia, który ledwie kilka tygodni wcześniej sądził sprawę matki, która zamordowała 6 swoich dzieci.
ten sam sędzia powiedział, że sprawa Wilda była najbardziej odrażającą, jaką kiedykolwiek przyszło mu sądzić i że żałuje, że prawo nie upoważnia go do tego, żeby wymierzyć karę jeszcze surowszą. A jeszcze jest jedna. Natomiast tylko tu powiem, że tak, to też jest ważna rzecz, którą lubię podkreślać w toku różnych sporów na lewicy, że tak jak lewica nie musi się wstydzić historii, bo ma swoją i to chwalebną, tak i nie musi się jej wstydzić Polska. Ten przykład, który pan podał, to jest tylko jeden z wielu. To znaczy, pamiętajmy, kiedy Polska dała kobietom prawa wyborcze, kiedy Francja. Prawda? Francja zrobiła to dopiero po II wojnie światowej. I kto blokował nadanie kobietom we Francji praw wyborczych? Lewica. Ponieważ lewica była przekonana, i to nie było do końca mylne przekonanie, że kobiety głosowałyby na prawicę, bo są religijne. Były dużo bardziej religijne niż mężczyźni. Swoją drogą, tu by trzeba zapytać kulturoznawcę, tak jest we wszystkich krajach romańskich, że kobiety są dużo bardziej religijne niż mężczyźni. Może też tak jest w Polsce. Dlatego feministy nie przyjął. Więc to jedna rzecz. Zatem blokowano nadanie kobietom praw wyborczych. A dlaczego mówię, że to nie jest tak kompletnie znikąd? Gdyby kobiety nie miały praw wyborczych w Anglii, to Partia Pracy wygrałaby wszystkie wybory między 1945 a 1983 rokiem. Daje do myślenia w kategorii tego, że żaden głos się nie należy. Bo każdy głos trzeba walczyć i że nie można patrzeć na ludzi jako na bloki wyborcze, które mają obowiązek popierać tą czy inną partię, bo kobiety w Anglii gremialnie głosowały na prawicę. To ostatnia kwestia i kropkę stawiamy, dotycząca, to jest też taki wpis, który został popełniony przez polską polityk również na portalu społecznościowym, konkretnie panią Katarzynę Kotulę. Kilkanaście dni temu, no już to było po wyborach. Musimy, my lewica i my też działaczki lewicowe, walczyć o prawa dotyczące aborcji dla kobiet, gdyż to obiecałyśmy, no i tutaj się opominamy o wszystkie te kobiety, które czują się tym faktem pokrzywdzone, że nie ma liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce, tylko jest ten zgniły kompromis aborcyjny z lat 90. i tak dalej, ale też w tym samym wpisie pani Katarzyna Kotula dostrzega taką rzecz, że ale faktycznie w Polsce to z demokracją jest duży kłopot. I ja tej sprzeczności w umysłowości lewicowej nie mogę zrozumieć. To znaczy statystyki już od wielu lat w Polsce, od ponad dekady biją na alarm. Ja jeszcze pamiętam pierwszy program jako dziennikarz realizowałem dobre 15 lat temu. Jedna z pań ze SGH, z Katedry Demografii i Statystyki mówiła, jeżeli taka będzie tendencja rozwoju dzietności w Polsce, my będziemy musieli albo zasysać właśnie gdzieś z Afryki naszych następców, Polaków, albo no, tak się, jak się stało akurat no, nieszczęśliwie dla samych Ukraińców, no, tak wyszło, że akurat spora ich grupa przybyła w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna na samej Ukrainie. Co lewicowiec odpowie na taką sprzeczność? Co tu jest ważniejsze? Czy domniemane dobro kobiety w postaci aborcji? Zresztą w świecie, gdzie farmakologia antykoncepcyjna jest tak rozwinięta, że zastanawiam się, jak rzeczywiście te statystyki aborcyjne miałyby wyglądać w rzeczywistości, jak one wyglądają. Czy właśnie to, że my musimy przetrwać, bo to już jest walka o przetrwanie. To już nie są żarty. Znaczy my albo znikniemy, albo system emerytalny padnie za chwilę, albo po prostu pracodawcy rzeczywiście będą musieli autokarami gdzieś przywodzić z granicy no niemalże niewolników do pracy. Temat aborcji jest oczywiście bardziej złożony, no bo dopowiem natychmiast. Przecież rozmawiamy także o aborcji, kiedy ciąża pochodzi z gwałtu. Ja nie mam w sobie gotowości powiedzenia kobiecie, że ma urodzić dziecko swojego gwałciciela. Czy w sytuacji, w której na przykład kobieta zostaje poinformowana przez lekarza, że jej dziecko nie ma mózgu i tak umrze kilkadziesiąt sekund po tym, jak zostanie wyciągnięte z łona, no ale musi donosić tę ciążę jeszcze kilka miesięcy. Uważam, że to jest bestialstwo. Natomiast demografia jest zagadnieniem naczelnym w tym rozumieniu, że jak August Comte mówił, demografia to przeznaczenie. To znaczy, jeśli nie ma się dzieci, to nie ma znaczenia, co się robi tak poza tym, bo i tak jest się skończonym jako społeczeństwo. Natomiast lewicowe odpowiedzi na to są znane w szerokim świecie. Po pierwsze, nie znajduję rozstrzygającego dowodu na to,
że aborcja przekłada się w sposób jednoznaczny na gwałtowny spadek dzietności. Jeśli już to antykoncepcja, nie aborcja, a aborcja w społeczeństwach rozwiniętych już bardzo rzadko jest środkiem antykoncepcyjnym. W Czechach po rozszerzeniu dostępu do aborcji dzietność wzrosła. Czasami brak aborcji jest też czynnikiem zniechęcającym przed posiadaniem dzieci, dlatego bo kobiety żyją w strachu, że jeżeli na przykład mogłoby dojść do sytuacji, w której płód byłby niezwykle uszkodzony, no to nie będą mogły przeprowadzić tego zabiegu, co wywołuje u nich ogromny lęk. Lęk, który jest, uważam, zrozumiały. Natomiast fundamentalnie, kiedy się przecież rozmawia z ludźmi na temat tego, dlaczego nie mają dzieci, to według mnie należy ich podzielić na dwie grupy. Jest grupa ludzi, którzy nie mają ani jednego dziecka i przekonanie ich, żeby mieli pierwsze, jest nieprawdopodobnie trudne, prawie niemożliwe. Natomiast jest druga grupa. Ludzi, którzy mają jedno dziecko i mogliby mieć dwoje. Ludzi, którzy mają dwoje dzieci i mogliby mieć troje. I co oni mówią? No nie w mieszkaniu, które mamy. Nie z takimi realiami, jeżeli chodzi o żłobki, które w Polsce istnieją. Nie w sytuacji, w której kobieta zajdzie w ciążę i nie będzie mogła wrócić do pracy. I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, trzeba stworzyć realne, materialne podstawy do tego, żeby ludzie mogli mieć dzieci, wychowywać te dzieci, zapewnić im byt. Nie bez powodu krajami, które w tym momencie sobie dobrze demograficznie radzą, są kraje, które rozpoczęły tego rodzaju starania bardzo dawno temu. Węgry i Czechy. Ale też Francja i Szwecja. I jest obiegową opinią, która jest fałszywa, że no tak, bo mają bardzo dużo imigrantów. Nie. W Francji na przykład dzietność wśród kobiet, które są pochodzenia pozaeuropejskiego, spada. A Francuzek nie. One się wyrównują. Dlaczego się wyrównują? Dlatego, bo jak ktoś już jest w trzecim pokoleniu na przykład Francuzem, tak? I generalnie to Algieria na przykład jest jakimś tam krajem pradziadków, którym coś tam się wie, ale to gdyby tych ludzi nagle rzucić w Konstantynie czy w Algierze i kazać im żyć, to ani by języka nie znali. No znaliby francuski, w którym tam wszyscy mówią, ale realiów społecznych i tak dalej. No oni już żyją jak Francuzi. Bardzo wielu z nich, tak? Więc oni upodabniają swój styl życia. No nikt ich nie przekona do tego, żeby mieli szóstkę dzieci. Natomiast państwo, które łoży pieniądze i na całą tą infrastrukturę, która jest wokół i bezpośrednio daje świadczenia gotówkowe, co też w Polsce zaczęto robić i tak dalej, no to jest państwo, które dba o dzietność. No i teraz będzie bardzo ciekawym rozstrzygnięciem, takim nawet powiedziałbym geopolitycznym, jeżeli obecne trendy się utrzymają, ponieważ za pokolenie z kawałkiem od tej pory, około 2060 roku, będzie po raz pierwszy od czasów Napoleona więcej Francuzów niż Niemców. I to będzie niezwykle istotne według mnie wydarzenie dla rozdziału ról w Europie, ponieważ Niemcy mają duże problemy demograficzne. Jest jeszcze jedna rzecz. Wbrew wszystkiemu, co się dzieje, Francja ma tradycję asymilacji ludzi należących do innych narodów, ras i kultur, która się ciągnie bardzo daleko w przeszłość. I zamieniła Bretończyków, Flamandów, Włochów z Nicei, Niemców ze Strasburga, Katalończyków z Roussillon i tak dalej we Francuzów. I także zintegrowała, przy wszystkich problemach, ale zintegrowała miliony ludzi z dawnych francuskich kolonii, jednych lepiej, jak Libańczyków, jak Wietnamczyków, innych gorzej, jak Malijczyków, jednych lepiej, jak Tunezyjczyków, innych gorzej, jak Algierczyków, ale ma, że tak powiem, to oprzyrządowanie w swoim narodowym instrumentarium i akurat uważam, że tutaj też laicyzm pomaga, tak? Bo laicyzm potrafi powściągać różnego rodzaju roszczenia, które w społeczeństwie, które byłoby takie bardziej multikulturowe, liberalne, to jak zakazać, tak? A we Francji można powiedzieć od razu, jest ustawa, prawo jest jasne, natychmiastowa deportacja. Tak? Teraz to chyba Niemcy będą próbowali. Natomiast Niemcy nie mają takiej tradycji. I tak mieli bardzo dużo szczęścia, znaczy trochę szczęścia, a trochę wiedzieli, co robią, że ściągali Turków, ponieważ Turków im wychował Atatürk, laicyzując to społeczeństwo, europeizując je i tak dalej.
ale zasady gry się zmieniły, kiedy zaczęli przyjeżdżać ludzie nie z Turcji, tylko z Somalii. I Niemcy na to nie byli gotowi. I Niemcy sobie z tym kompletnie nie poradzili. Tak jak nie mający w ogóle tego typu doświadczeń, poza, umówmy się, dość prostą w wykonaniu asymilacją Finów w poprzednich wiekach, czy prosto, czy relatywnie prostszą, chociaż już tu były wpadki, asymilacją ludzi z zachodnich Bałkanów, z Bośni i tak dalej, no to się w ogóle nie umywało do masowej imigracji do Szwecji, która miała miejsce, na którą Szwecja w ogóle nie była przygotowana. No i później wychodzi dwóch byłych premierów z partii socjaldemokratycznej i mówią, to był błąd. Nie powinniśmy byli tego robić. Myśleliśmy, że damy radę. Nie daliśmy rady. Nie jesteśmy w stanie integrować. Nieważne, ile wydajemy pieniędzy już na tym etapie. To po prostu nie chce działać. Nie możemy integrować. Da się integrować jednostki. Nie da się integrować rzesz ludzi. I jednostkę można zresztą integrować, asymilować, tak? Powiedzmy, model francuski jest modelem asymilacyjnym. Ci ludzie po prostu stają się Francuzami. Kropka. W Szwecji powiedziano, że nie możemy z nich robić Szwedów, no to by było opresyjne. Musimy wybrać model multikulturowy, gdzie każdy zachowuje swoją kulturę, swój język. A Szwecja jest tak naprawdę kulturą kultur. W sumie nie ma szwedzkiej kultury. No są takie kultury, jakie są w danym momencie w Szwecji. Powstają społeczeństwa równoległe. A ja będę bronił tezy, że jedynym modelem, który jest par excellence antyrasistowski, jest model asymilacyjny. No bo jeżeli ja mówię, że ktoś, kto jest czarny, może być Francuzem, no to nie mogę być rasistą z definicji, tak? No bo twierdzę, że może być moim rodakiem, moim bratem i tak dalej. No i faktycznie, jak ja bym był Francuzem, to bym powiedział, że strzelcy senegalscy, którzy walczyli pod Bir Hakim w 1942 roku, czy pod Kufrą w 1941, czy pod El Alamein, to bym powiedział, że spachisi marokańscy, to bym powiedział, że żławi algierscy i tak dalej, którzy wyzwalali Paryż, to byli moi bracia. A ci z SS Charlemagne to nie byli moi bracia. Żeby do Karola Wielkiego mogli mi wywieźć swoich przodków, nie chcę ich mieć w swojej wspólnocie narodowej, bo to byli zdrajcy. Natomiast czarnego Francuza, który walczył wyzwalając Paryż, oczywiście, prawda? To jest otwarta formuła. To też jest swoją drogą, wracamy do lewicy, nawiązanie do bardzo starego rewolucyjnego hasła, które żołnierze Legionów Polskich nosili na swoich mundurach. Li uomini liberi sono fratelli. Wszyscy wolni ludzie są braćmi. Natomiast oczywiście wszystko to będzie wynicowane i wszystko to nic nie znaczy i wszystko to się rozleci, jeżeli przyjmiemy założenie hiperliberalne, że niech każdy tam robi co chce, byleby się biznes kręcił i byleby była siła robocza. I w ogóle po co jakaś kultura, jakkolwiek rozumiana, jest tylko rynek i na tym rynku niech sobie ludzie wybiorą już, czy chcą, co tam chcą. No i chyba nie muszę na to znajdować lepszego dowodu niż to, że jak we Francji się zakazało noszenia chust, to w Anglii dużym przebojem sprzedażowym były chusty produkowane przez wielkie znane marki odzieży sportowej i innej. No skoro można na tym zarabiać pieniądze, co za różnica? No na koniec się liczy, czy się zarobiło, czy się straciło. Tak? No tylko założenie, że czy mówienie potem, że kobieta musi zakrywać włosy i to jest feminizm, no to umówmy się, to jest zawracanie głowy. No. Jeśli ktoś tak mówi, to nie ma grama tego prawdziwego internacjonalizmu, który mówi, a co z naszymi siostrami w Iranie, które w tym momencie są zakatowywane na śmierć w katowniach policji moralności. Samo w sobie totalitarny koncept. Co też miały włosy odkryte, kiedy szły ulicą. Jedynym normalnym i szlachetnym przejawem solidarności byłoby wyrzucać tak, te chusty i nigdy się jej nie dotknąć, bo wiemy doskonale, czym one są, po co są i kto pada ich ofiarą. I w ten sposób pokazalibyśmy, tak, że Iranka jest moją siostrą, bo wszyscy wolni ludzie są braćmi i siostrami. A handlować tym dla pieniędzy, no to jest śmieszne, tak? Zresztą
Zresztą tak patrzę na te ruchy, które lewicowymi się nazywają, a zawsze znajdą 100 tysięcy argumentów, dlaczego teokracja jest dobra, byleby nie była chrześcijańska. Tak? Każda inna teokracja już jest do kupienia. Już wtedy świeckie państwo nie jest nam do niczego potrzebne. No to jest oczywiście absurd. Tak? Akurat jakbym mieszkał w Anglii, Szwecji czy Francji, to chrześcijanami i ich fundamentalizmem przejmowałbym się zdecydowanie najmniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, panie Marcinie, że uda nam się porozmawiać o jednej kwestii, której dzisiaj nie chciałem dotykać, bo to jest kwestia na oddzielną debatę. I mam nadzieję, że na taką debatę pan przyjmie zaproszenie. Lewica a Kościół. Ale to jest na oddzielną debatę, bo to otwiera tyle przestrzeni do rozmowy i tyle tutaj jest wątków, począwszy od dokumentów papieskich, ale nie tylko, kończąc też na etykietach, które może dotyczyły nie tyle lewicy, co komunistów, czyli Żydokomunie, że to jest pytanie, co tutaj się mieści, jakich tutaj problemów dotykamy, ale to jest na oddzielną... Na ten czas mogę tylko polecić cały rozdział w książce Wieczna Lewica, gdzie, że tak powiem, doświadczenie i sporu, i współpracy, i tego, co łączy, i tego, co dzieli, starałem się napisać i rozpisać. I dla mnie też doświadczenie socjalizmu chrześcijańskiego było istotne, więc chciałem, żeby w tej książce pisanej na kontrze wobec dominujących narracji i to się znalazło. Marcin Giełzak był moim państwa gościem, lewicowiec, dziennikarz, autor między innymi takich książek jak Antykomunizm socjalistów. Przepraszam. Antykomuniści lewicy. Antykomuniści lewicy. Już myślę o tej książce. Oczywiście jak najbardziej. Ostatnie książki Wieczna Lewica i przede wszystkim też podcastu, który państwu polecam, bo zawsze daje do myślenia i zawsze jest o czym myśleć i o czym, jak państwo widzą, rozmawiać, dyskutować. Czyli Dwie lewe ręce podcastu, które pan Marcin prowadzi z panem Jakubem Dymkiem. No i mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy, żeby porozmawiać o tym dylemacie, tym napięciu, tej kwestii dotyczącej lewicy i Kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.